Przepraszam. Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. Przepraszam. Przepraszam bardzo. Przepraszam. Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. Przepraszam. 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 Przepraszam bardzo. Przepraszam. Raz, dwa, trzy. Czy mogę panu zostawić pod opieką? One są cały czas włączone, tak? I bardzo... Dobra, ja tylko... Drodzy państwo, proszę o chwilę uwagi. Słuchajcie, wszyscy bardzo się cieszymy, że jest was tutaj tak dużo. Po sytuacji, która dzisiaj się zdarzyła dla pana Sumlińskiego, bardzo nieprzyjemnej. Ale jak widać, ktokolwiek stara się utrudnić panu Sumlińskiemu, to jest, działa to odwrotnie. Tym większe jest zainteresowanie, tym więcej ludzi chce być. My się bardzo cieszymy, że Klub Ronina razem połączył to cały wysiłek z panem Sumlińskim i dzisiaj jesteście tutaj wszyscy razem z nami i bardzo się cieszymy, że pan Sumliński będzie również tutaj. Sytuacja jest dość trudna, proszę was bardzo o wyrozumiałość dla nas wszystkich. Jest tu tyle osób, których nigdy tu na tej sali nie było. W związku z tym musimy oddychać powoli, nie wydalać ciepła i być w miarę cicho, bo te mikrofony oczywiście działają, ale jak będzie szum, nie będzie działało to na tyle, żeby każdy usłyszał, kto siedzi tam na końcu albo stoi. Także dopóki pana Sumlińskiego nie będzie i dopóki nie rozpoczniemy, proszę sobie rozmawiać, ale pamiętajcie, jak przyjdzie pan Sumliński, to później muszka leci i ją słyszymy. Dziękuję.
Cześć. Cześć, witam cię. Kochani, w środku proszę bardzo, żeby tutaj zrobić przejście, żeby ewentualnie fotoreporterzy czy ktoś, ktokolwiek chce z tego zdawać relacje, żeby miał dostęp także do tyłu albo na te boczne sale. Będzie słychać, bo mikrofony działają. Wszyscy są już? Już będą. Zajmę jeszcze to miejsce obok mnie. Tak, dobrze. Dobra. Nie, no spokojnie, nie chcę na scenę tym jaś, bo to wiesz. To wiesz, to musisz przejść gdzieś na bok, żeby tutaj nie stać, bo tu będzie przejście potrzebne dla nas. Tak, jak chłopak zapytał, czy oni nie chcą coś jeszcze odejść. Dobra. Jeden. Jeden. Będzie słychać tyle, co słyszycie w tej chwili mnie, ale jak będzie cisza, to będziecie słyszeli wszystko. Nie ma innej w tej chwili możliwości. Zobaczymy, czy technik rozwiąże, żeby podłączyć to również tu, ale z powodu, że to są systemy oddzielne, niepołączone, no to jest pewnego rodzaju trudność techniczna, którą no niestety musicie zrozumieć, że dzisiaj o godzinie 5 dopiero dowiedzieliśmy się, że zgadzamy się na to, że chcemy Sumnickiemu pomóc i robimy to tu. No ale nie przewidzieliśmy, że będzie taki szum. Nie. Także jak widzicie, zrobiliśmy wszystko, co jest możliwe, a teraz musimy się no, w jakiś sposób ten polski poradzić sobie w tej sytuacji, która jest trudna, niespodziewana, nagła, a mimo to załatwiliśmy. Wiedzą, ale ja nie wiem, bo ja się dowiedziałem wszystkiego dopiero o godzinie 5. Musieliśmy wszystko przeorać i zmienić cały plan. Bo ja się zastanawiam, to musi być jakaś straszna rzecz, którą oni stracili. Oni musieli teraz straszyć bezpośrednio śmiercią, bo... Ale nie tu, kochani, musicie wyczuć. Tak, ale trochę. Proszę was bardzo, usiądźcie z tyłu, tam przesuńcie się, żeby było miejsce. Kochani, wstajemy i witamy naszego wodza.
Kochani, wydaje mi się, że to jest bardzo ważny moment, żeby uczcić go hymnem Polski. Wstajemy i śpiewamy do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski. Dziękuję Państwu za piękne odśpiewanie. No to oddaję głos Tobie i bierzesz wszystko. A, witam Cię. Bierzesz swoje ręce, zdejmij kurtkę, bo będzie Ci gorąco, jak nie wiem co. Nie, nie, dobra, dobra. Dobry wieczór, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dziękujemy za tak liczne przybycie. Dziękujemy także, kochani, że byliście z nami pod parkiem. Dzięki Maćku, że zagrzałeś publiczność. Witamy bardzo serdecznie. Wielkie brawa. Doktor Ewa Kurek. Wojciech Sumliński. Major Tomasz Budzyński, jeżeli dojdzie. I Jarek Pieczonka. Wielkie brawa. Marcin Rola, kłaniam się bardzo nisko. Jesteśmy na Wrealu 24. Bardzo serdecznie chciałem podziękować Witoldowi Gadowskiemu, który załatwił nam tę salę. No ale Wojtku, następnym razem chyba Stadion Narodowy, co? No bo nie dajemy rady. Cóż, oddaję głos naszym tutaj sprawcom dzisiejszego zamieszania. Wojciech Sumliński, proszę bardzo. Wielkie brawa. Ja chciałem przede wszystkim z całego serca Państwu podziękować za to, że jesteście tutaj Państwo, że jesteście Państwo z nami, że mimo tego chaosu spowodowanego ciągłymi atakami gminy żydowskiej, które spowodowały, że zostaliśmy wyrzuceni z dobrego miejsca przy ulicy Dewajtis, że następnie zostaliśmy wyrzuceni z domu pielgrzyma Amicus, z dwóch wspaniałych miejsc, takich bardzo dla mnie osobiście sentymentalnych. Później zostaliśmy wyrzuceni z domu z Centrum Konferencyjnego Kopernika przy ulicy Kopernika 30. Na koniec, dokładnie dziś, zostaliśmy wyrzuceni z klubu Park, gdzie wydawało się, że nic już takiego nie nastąpi. Na szczęście w ostatniej chwili udało się zorganizować tę salę, jak widać, zdecydowanie za małą na Państwa obecność. Ja mogę tylko bardzo gorąco podziękować, że mimo tego strasznego chaosu, Państwo jesteście tutaj z nami, że jesteście z Ewą, z Tomkiem, ze mną, że jesteście po prostu z nami. Dla mnie to jest dowód, że to, co napisaliśmy, jest dla Państwa ważne, że to Was po prostu obchodzi, że to jest Państwa własność. Ja pamiętam, powiedziałem to dzisiaj na tym zgromadzeniu pod klubem Park, powtórzę to dzisiaj, bo nie wiem, czy ci z Państwa, którzy są tutaj, byli także tam. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, kiedy miałem 15 lat, mieszkałem przy kościele świętego Stanisława Kostki, mówił do nas młodych, wtedy na tych krótkich mszach o 7 rano, z pustymi rękami na ten świat przychodzicie, z pustymi rękami odejdziecie, ale jeżeli będziecie bronić prawdy, to te ręce nie będą puste. I to gdzieś zostało we mnie na zawsze. I Państwa obecność tutaj to jest coś niesamowitego. Ja naprawdę jestem bardzo wzruszony. Bardzo, jeszcze raz z całego serca dziękuję Państwu. Ewa, może jeszcze to sekundkę. Ja sobie proszę, żebyś mówił. Proszę Państwa, spotkanie dzisiejsze. Zaproponowałem taki scenariusz, gdzie ja bym wygłosił słowo wstępne. Później bardzo by mi zależało, aby głos zabrała Ewa, która jest wielkim autorytetem, jeśli chodzi o relacje polsko-żydowskie. Opowiem Państwu, jak powstawała ta książka. Później Tomek Budzyński, Jarek Pieczonka, także by opowiedział o tym, że w Polsce można dziś trafić do więzienia za słowa na Facebooku. Naprawdę do więzienia. Nie wyrok w zawieszeniu, tylko do więzienia.
To wszystko się wiąże, bo my też operujemy słowami. Jeżeli taki jest początek, to jaki może być koniec? Żeby nie przeciągać Państwa cierpliwości, bo te zmiany w 4 dni, 5. spotkanie, tym razem się odbywa. Naprawdę aż nie wierzę, że spotkaliśmy się tutaj. Daliście Państwo doskonałą odpowiedź dla gminy żydowskiej, która sądziła, że zablokuje dzisiejszą premierę książki Powrót do Jedwabnego. Nie udało im się, nie udało im się. Ja nie wiem, czy jest tu z nami ksiądz Staś Małkowski, bo nie wiem, na ile nadążał. Jeżeli Państwo, nie ma księdza Stasia, możemy, od tego powinniśmy zacząć może, tak. Czy kto jest ksiądz, który poprowadziłby modlitwę? Siostra zakonna też jak najbardziej. Któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Tyś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Proszę Państwa, by nie nadwyrężać Państwa cierpliwości, w kilkunastu zdaniach opowiem, jak powstawała ta książka, a później głos zabrałaby Ewa, Tomek, Jarek, a później jesteśmy do Państwa dyspozycji. Proszę Państwa, próbujemy z Tomkiem Budzyńskim od wielu lat odkrywać tę prawdę, która jest Państwa własnością. Między innymi na tej drodze wydało nam się czymś absolutnie bardzo ważnym, wręcz kluczowym, by spróbować dotknąć tego, co nazywamy relacjami polsko-żydowskimi, a dlaczego wydaje się bardzo istotne to, co stało się w Jedwabnem. W takiej sytuacji wydawało nam się rzeczą absolutnie oczywistą, by zaprosić do współpracy Ewę Kurek, która jest wybitnym autorytetem i specjalistą w tych dziedzinach. Ewa Kurek zgodziła się i w ten oto sposób powstał ten tarcet, który dla Państwa stworzył tę książkę. Przez setki godzin rozmawialiśmy, głównie Tomasz Budzyński, rozmawialiśmy z Ewą, która dzieliła się z nami swoją wielką wiedzą. To były naprawdę wielkie, wielkie setki godzin. Później wspaniała analiza Tomka Budzyńskiego, o którym Państwu opowiadałem, że jest jednym z tych ludzi. Ja jak patrzę na zegarek, widzę godzinę. Tomek chce wiedzieć, jak działa. Więc to jest człowiek, który rzeczywiście próbuje wszystko rozdrobnić na atomy, na czynniki pierwsze. I tak rzeczywiście było. Docierał do tego, co jawne, do tego, co niejawne. Wspaniała analityczna praca, która była gdzieś obok tego jeszcze, o czym opowiadała Ewa. Później wspaniałe wystąpienia udało nam się namówić. Po raz pierwszy do publicznego przekazania swojej wiedzy o tym, jak wyglądała prawda o ekshumacji w Jedwabnym, Małgorzatę Grupę, to jest profesor, która wtedy z grupą archeologów w Toruniu była tam na miejscu, była prawą ręką profesora Coli, ale ona na miejscu odpowiadała za stronę praktyczną. Nie mówiła dotąd o tym. Nie mówiła dlatego, że opowiadała nam, że to w niej tak głęboko leżało, ta trauma, to co wtedy robił rabin Szudlich, to upodlanie, to upokarzanie Polaków. Tu nie róbcie, tego wam nie wolno, macie iść robić tam, tego nie. Ciągłe łączenia z Tel Awiwem, z Waszyngtonem, z Nowym Jorkiem. Tak opowiada, tak to wyglądało według opowieści Małgorzaty Grupy, która mówi, nie powinnam z wami rozmawiać, bo ja to zostawiłam za sobą, to jest zbyt traumatyczna dla mnie opowieść, ale mamy wspólnego przyjaciela, Wojtka Polaka, profesora, z którym połączyło mnie to, że on, podobnie jak ja, zawierzył Andrzejowi Witkowskiemu, że sprawa śmieci księdza Popiełuszki, wszystko, co o niej publicznie powiedziano poza miejscem i czasem uprowadzenia księdza, było kłamstwem. I ta sprawa połączyła mnie i Wojtka Polaka, ponieważ Wojtek Polak, profesor z Torunia, przyjaźni się z Małgorzatą Grupą, dla niego wyrządziła
nam tę przysługę i opowiedziała nam w kilkugodzinnej rozmowie, którą zarejestrowaliśmy za jej zgodą kamerą i ona także będzie elementem filmu pod tytułem Powrót do Jedwabnego. Po raz pierwszy powiedziała rzeczy, których naprawdę włos jeży się na głowie. Jak to wtedy było? Wspaniała analiza Ordo Iuris, Jurka Kwaśniewskiego, prezesa tej fundacji, która dokonuje rzeczy niemożliwych. Niedawno byli w Nairobi i tam zablokowali, by jednym z praw człowieka, bo tak chciało wielu, było prawo do zabijania dzieci, dzieci nienarodzonych. Taki był pomysł. Ordo Iuris było jednym z tych głównych czynników, którzy zablokowali tą straszną inicjatywę. I Jerzy Kwaśniewski, mój przyjaciel, dał nam wspaniałą, ale to naprawdę wspaniałą, kto z Państwa sięgnie do książki, będzie o tym wiedział, dał nam wspaniałą wykładnię, że to wszystko, co się dzieje, że to, co, dlaczego punktem milowym była zbrodnia w Jedwabnym, ale co tak naprawdę zaczęło się wiele, wiele lat wcześniej, tylko to był taki moment bardzo ważny. Później była konferencja w Terezinie i później wiele, wiele innych działań, które gdzieś tam łączą się, te kropelki w strumyki, strumyki w strumienie. I to wszystko spowodowało, że w tej chwili Kongres amerykański stał się adwokatem tych nieuprawnionych roszczeń, czy jak to niektórzy mówią, zadośćuczynień. Jurek Kwaśniewski dał nam wspaniałą analizę razem z zespołem adwokatów z Ordo Iuris. Wyjaśnili, że nie jest tak, jak mówią nam niektórzy, że to nie jest problem, że to nie jest zagrożenie. Tłumaczą, na czym polega norma prawna w przestrzeni międzynarodowej, że ta norma prawna rodzi się na naszych oczach. Tymczasem nasz rząd milczy. Nasz rząd nie robi kompletnie nic. Oczywiście jakieś tam zdawkowe wypowiedzi, my nie będziemy przepraszać, my nie będziemy zadośćuczyniać, ale to nie tak powinno wyglądać. Jerzy Kwaśniewski bardzo ładnie tłumaczy, że na każdą wypowiedź prezydenta, ministra, premiera Izraela czy Stanów Zjednoczonych, czy jakiegokolwiek bądź, powinna być nota dyplomatyczna, powinno być ostry protest. W sytuacji, gdy po drugiej stronie buduje się pewną sytuację, która ma doprowadzić do zbudowania międzynarodowej normy prawnej, po naszej stronie jest pusta kartka. Nie ma tak naprawdę, jeśli chodzi o stronę prawną, nic. Do tego wielka praca wielu naszych przyjaciół po obu stronach Atlantyku. Violetta Kardynał, która wiele lat temu zetknęła się z tym, co z tymi fałszywymi oskarżeniami o antysemityzm, z tym nazywaniem Polaków nazistami, kiedy jej synowie poszli do kanadyjskiej szkoły i dowiedzieli się, że Polacy to naziści gorsi tak naprawdę niż sami Niemcy. I ona wtedy zaczęła na początku wertować biblioteki, gdzie dotarła do wielu dokumentów, do wielu książek pisanych w języku angielskim. Czego uczone są kanadyjskie dzieci? Polacy to świnie, Niemcy to koty, Żydzi to myszy, bajki o tych złych ludziach, jakimi są Polacy. Takimi rzeczami epetowana jest kanadyjska młodzież. Jak oni mają później patrzeć na Polaków, kiedy dorastają, kiedy od małego są uczeni takich właśnie strasznych historii? Wspaniała praca bardzo wielu ludzi. O niektórych z nich nie wolno mi powiedzieć, bo wspierali nas anonimowo. Ale tak naprawdę kluczowa rola to była rola tych trzech osób. No, ja nie będę mówił o sobie. Ewa Kurek, Państwo doskonale znacie Ewę Kurek, wiecie, jak wybitnym jest specjalistą w dziedzinie relacji polsko-żydowskich. Zgodziła się, by współtworzyć naszą książkę, opowiadała Tomaszowi, który to wszystko rejestrował, później spisywał, analizował. Ja to próbowałem przełożyć na język, który będzie dla Państwa przystępny, czyli byłem tym końcowym elementem, też dodając od siebie tyle, ile tylko mogłem najlepiej. Tak powstał ten zespół, który stworzył książkę pod tytułem Powrót do Jedwabnego. I proszę Państwa, wierzymy w to głęboko, że ta książka stanie się Państwa książką, że to może być mały, maleńki kamyczek, który uruchomi inne kamienie, abyście Państwo poznali prawdę. Aby doprowadzić do ekshumacji w Jedwabnym, to jest to, o co Ewa zabiega od wielu, wielu lat, bo ona była twórcą tej petycji. Na razie ta petycja nie została zrealizowana, ale Państwo, opinia publiczna, jesteście tą wielką siłą, wielką mocą, przed którą muszą ukorzyć się wszyscy, nawet najważniejsi politycy. Państwo macie moc. Jeżeli Państwo w to uwierzą, że macie tę moc, to dojdzie do ekshumacji w Jedwabnym i poznamy wtedy początek prawdy, a potem pójdziemy dalej. Proszę Państwa, żeby nie zabierać czasu, poproszę o to, aby teraz głos zabrała Ewa, chociaż nie wiem, czy ty, Marcin, jako prowadzący, bo ja nie chcę przejmować twojej jest roli. Jest tak dużo ludzi, że właściwie trochę konwencja nam się zlasowała. Oczywiście oddajemy głos jeszcze naszej drogiej pani Ewie. Jeszcze wielkie brawa, tak, wielkie brawa. Wielkie brawa dla doktor Ewa Kurek. Potem major Tomasz Budzyński, jest jeszcze z nami Jarek Pieczonka. Jesteśmy na żywo w Realu 24 i potem jeszcze, jeżeli oczywiście damy radę, to jak
nie wiem, jakoś przejdziemy tutaj, to będziemy prosili jeszcze o zabranie właśnie głosu państwa, bo mam nadzieję, że też konwencję zachowamy i będą pytania od publiczności. Pani doktor, bo słyszymy od dłuższego czasu, jeszcze nikt de facto książki nie przeczytał, a ta książka została już ogłoszona mianem książki antysemickiej. Ile w niej antysemityzmu tak naprawdę? No to świadczy o tych, którzy takie słowo wypowiadają. Kiedyś w Rosji, jak atakowali chyba Sołżenicynę czy kogoś, to takie były deklaracje. Ja tej książki nie czytałem, ale ona jest zła. No mniej więcej taką to ma wartość. Także machnąć ręką głupków nie brakuje wśród polityków i Polaków i Żydów. Ja chciałabym zwrócić, proszę Państwa, uwagę na jeden moment taki, bo tak. Nie wiem, czy za tymi peregrynacjami państwa i naszymi, bo ja też z Lublina na niepodległości i tutaj, ale stoi policja, źle zaparkowałam, powiedzieli, że będą pilnować mojego samochodu i jakoś. Także nie wiem, czy za tym stoi gmina żydowska. Na pewno stoi rabin Michael Shudrich, bo on nakłamał i od niego się zaczęło. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę państwa, że inspiracją do tego, że 3 lata temu podjęłam temat Jedwabnego z Radiem Wnet, są ludzie z gminy żydowskiej. Po pierwsze autor artykułu, który przedstawił od strony prawa i religii żydowskiej, Piotr Klatczyk chyba się wymawia, który po prostu zdemaskował całe kłamstwo Shudricha. No i osoby, których już z nazwiska wymieniać nie będę, żeby nie miały kłopotów. Żydzi, którzy przyszli do mnie, powiedzieli mi, rób coś z tym, bo my, uczciwi Żydzi, też stoją przy prawdzie. Także cała sprawa ruszenia Jedwabnego, pamiętajmy o tym, to też jest sprawa żydowska, żydowskiego dążenia do prawdy. Ich tu z nami nie ma, bo mieliby poważne, większe kłopoty niż my. No ja tak patrzę trochę po amerykańsku na całą tą hucpę z tymi salami. To jest kłopotliwe i dla organizatorów, i dla państwa, ale tym sposobem rośnie ranga po prostu tych naszych wołań do władz Rzeczypospolitej Polskiej o ekshumację w Jedwabnym. Bo cały dramat polega na tym, że my o ekshumację w Jedwabnym nie walczymy z Żydami. My walczymy z naszymi władzami od 18 już lat i nasze władze po prostu kłamią, bujają na każdym kroku. Wiosną minister Gliński powiedział mi, że nie możemy zrobić ekshumacji w Jedwabnym, bo Amerykanie wycofają wojska z Polski. Już te wojska amerykańskie w Polsce są, nikt ich nie ruszy, więc po prostu robią trochę z nas, no po prostu próbują zrobić, tak? Także to jest ich problem. Ja święcie wierzę w to, że dojdziemy do prawdy. Czasem to trwa strasznie długo. W wypadku Zaporczyków, proszę Państwa, trwało to 20 parę lat, ale dziś Zapora jest w Panteonie i młodzi ludzie mają wzorce osobowe. Także to jest tylko kwestia czasu. Dziękuję Państwu rzeczywiście za to, że jesteście tutaj, że stajecie przy nas, przy prawdzie historycznej. I to są te nasze fantastyczne cechy narodowe, że ja w przedmowie do Zaporczyków napisałam, bo jeden z wtedy z adwokatów, którzy napadali na żołnierzy Zapory i na mnie, powiedział, że groźny pies ma być prowadzony w kagańcu. Kagańca nie założyli Polakom ani zaborcy, ani okupanci, ani Niemcy, ani komuniści. I teraz też władze nam tego kagańca nie założą. Tu często Państwo mówicie, że ja jestem. Ja nie jestem bohaterką, proszę Państwa. Tak sobie myślę, że rzeczywiście to było niewygodne przejeżdżać z Lublina z drogi dla mnie i dla Państwa, ale tak naprawdę to więcej odwagi trzeba było mieć, jak z moim nieżyjącym mężem drukowaliśmy w 1982 roku gazety, mając 2 małych dzieci. Czy potem ten proces Zaporczyków, nie było internetu, nikt się nie interesował, a mnie z dziećmi chciały sądy.
a mnie z dziećmi sądy chciały wyrzucić z domu. Dziś to jest śmieszne, proszę Państwa, to co oni wyrabiają. Naprawdę, to już by się, nie wiem kto za tym stoi, bo nie sądzę, żeby gmina żydowska miała taką moc. No, doszły mnie słuchy, że nas, antysemitów, przestraszył się nawet arcybiskup Nycz. Proszę? Kardynał. No dobrze, kardynał. No jak jest kardynałem, to jest arcybiskupem. Nie będę tu, po prostu posłużę się zresztą w tym wypadku, nie będę komentować. I świętej pamięci Żyd i Karmelita, ojciec Daniel Rufajzen, który też uczył mnie Żydów, żydowskiej mentalności, religii, mawiał. Sam był oczywiście katolikiem i zakonnikiem i powiedział o Kościele. Kościół, proszę Państwa, to są takie sieci, do której różne rybki wpadają, również na stanowisko kardynałów i arcybiskupów. Także no to tylko świadczy o kardynale. No ja wyślę mu książkę o dzieciach żydowskich w klasztorach i film, żeby sobie obejrzał. Jeśli dalej będzie on, kardynał, twierdził, że jestem antysemitką, no to jest fajnie. No proszę Państwa, najważniejsze, że jesteśmy tutaj i że stoimy przy prawdzie. I tak jak mówię, dla mnie absolutnie to jest pewne, że potrwa to jeszcze jakiś czas, ale prawda musi zwyciężyć i nie ma innej drogi. To mówi i Chrystus, i mówi nauka historii, która ma 2500 lat. I ta historia dla wszystkich jest po prostu atrakcyjna. Każdy chce nią manipulować. I Żydzi, i nasze władze, i teraz, i 50, i 100 lat temu. Także machnąć ręką, trzeba robić swoje i tyle. I tej prawdy, tej wiedzy dla mnie najbardziej się cieszę z tego, że jest w Polakach, zawsze był zresztą taki pęd do wiedzy. I najważniejsze, żebyśmy wiedzieli my i nasze dzieci i nasze wnuki, jak jest, żebyśmy nie dali się po prostu oszukiwać. A na to właśnie najlepszą bronią jest ta wiedza historyczna, prawda, kim jesteśmy, jak to było, skąd wyrośliśmy. Dziękuję bardzo. Pani doktor, ale takich informacji jednak w żadnych mainstreamowych mediach nie ma, tylko niestety w tych internetowych, w Realu 24, czy właśnie media narodowe, te takie stricte, oczywiście emisja także jest, witamy serdecznie kolegów. Pani doktor, wymieńmy kilka takich stricte dezinformacji, z którymi się zmierzacie tutaj właśnie w książce, tych kłamstw stricte grosa, które poszły jednak w świat, które zostały przez was zmiecione w tej książce. No pierwsza podstawowa to jest liczba zamordowanych. Gross podaje, że to jest 1600 osób. Jak pierwszy raz 3 lata temu pojechaliśmy właśnie z jedną z przedstawicielką gminy żydowskiej w Warszawie i z Radiem Wnet, no to stanęliśmy po prostu, no wyliczyliśmy, że trzeba, gdyby to była prawda, to tam na jednym metrze musiały się zmieścić 12 osób, 12 Żydów. Ja to powiedziałam w jakiejś telewizji, chyba w TVP Info, że tam tyle krasnoludków mogłoby się zmieścić. Czyli to w ogóle logiki brak w tym wszystkim. Wyssany spad. Druga rzecz od strony, bo moja książka Jedwabna anatomia kłamstwa jest napisana od strony historycznej, to znaczy jako od strony metodologii badań. Tam się nic nie klei. Całą książkę Gross napisał na podstawie jednego Żyda Wassersteina, którego w Jedwabnem nie było, chłopaka, który miał około 20 lat i handlował mięsem. I tyle. Proszę? Ach, ten mikrofon bliżej. No właśnie, czyli te kłamstwa takie metodologiczne. Gross nie jest historykiem. Napisał bajkę, światu do wierzenia podał i tyle. O właśnie zapomniałam powiedzieć, proszę Państwa, że dzięki współpracy Polonii kanadyjskiej, amerykańskiej, ta moja książka Jedwabna anatomia kłamstwa dosłownie przedwczoraj przyszła z drukarni w wersji angielskiej i będzie teraz rozprowadzona w Ameryce
popłynie do Stanów Zjednoczonych i do Kanady i będzie rozprowadzana po uniwersytetach, po środowiskach amerykańskich, bo to jest najważniejsze, żeby odkłamać i pokazać światu, tak? Że nie tylko my musimy wiedzieć, ale musi świat również wiedzieć o tym, jak było naprawdę. Major Tomasz Budzyński chciał zabrać głos, także współtwórca książki. Ale kontynuując, rozumiem pytanie zadane. Absolutnie Ewie, tak, absolutnie tak. No, o ten wyimaginowany antysemityzm się pytał. Tutaj poruszyła problem liczebności. Oczywiście, że ta liczebność od samego początku była zakłamywana. Jakby ta liczba osób, które teoretycznie według Grossa zostały zamordowane w stodole w Jedwabnym, była oczywiście totalnie zawyżone. To nie tylko, to widać od razu, jak się analizuje dokumenty śledztwa z 49 roku, kiedy w pierwszym... Nie, bo tutaj informacje dostałem, bo jest strasznie dużo ludzi wszędzie, jeszcze kilkaset osób jest na korytarzach, tutaj roty Marszu Niepodległości, Roty Marszu Niepodległości chcą tam głośniki wystawić, więc czy ktoś jest... prosimy pana technicznego, jeżeli byłaby osoba nie, techniczna. Nie da rady zrobić, bo nie ma połączenia takiego, które można... Nie ma. Tylko można w tych salach i na korytarzu, bo wtedy możemy coś słyszeć. Inaczej nie da się, bo nie ma... Jeśli byśmy dostali za chwilę 3 minuty, to byśmy podłączyli chociaż jeden głośnik, byśmy wystawili tam ludziom na zewnątrz. To może zróbmy przerwę. Tylko żeby się nikt nie rozchodził. To może, bo naprawdę, proszę Państwa, tam jest mnóstwo ludzi, którzy nic nie słyszą. Ale jest jeden tylko problem. Bo jest kilkaset osób, szanowni Państwo. Dobrze, to ja proponuję, kontynuujmy, jakby co to można, jeszcze mamy to wszystko na Wrealu 24, jest kilkanaście tysięcy widzów, więc no nie wiem, można głośniej tam także posłuchać, no niestety to nie jest nasza wina, to jest piąta sala. Dobrze się udało w ogóle stworzyć to spotkanie, więc major Tomasz Budzyński, a pani doktor poleciała. Proszę kontynuować, to pierwsza tego typu premiera jest. Tak szczerze i właśnie omawiając to, co Ewa zaczęła mówić o liczbie osób, ta liczba była jakby z góry narzucona, ponieważ w pierwszym przesłuchaniu Ramotowskiego w dokumentach procesu z 49 roku od razu jakby człowiek, który zdawał sobie sprawę, bo żył w tym środowisku przecież ileś lat, ile w Jedwabnym w tym czasie było Żydów, mówi o liczbie 1500 osób. Wasserstein zresztą, Ewa, wspomniała o tej liczbie jako podanej przez Wassersteina. Istnieje druga relacja, która też jest autorstwa Wassersteina, która mówi o 1200 osobach, więc widzimy, że tu nic się kupy nie trzyma. Tak naprawdę wiarygodnym jest to, co powiedziała nam pani profesor Grupa, stwierdzając, że według ich obliczeń, oczywiście profesor Kola, muszę Państwu powiedzieć, troszeczkę, no nie tyle zawyżył, ale ze ostrożności podniósł tą granicę 300-400 osób, ponieważ antropolog biorący udział w wykopaliskach, znaczy, przepraszam, w ekshumacji, ocenił to na około 200 osób. Gross, wiecie Państwo, omawiając błędy metodologiczne, Gross, Ewa tutaj wspomniała, ale Gross po prostu mija się z prawdą i to w wielu, wielu miejscach. Nie czas tutaj na omawianie poszczególnych tych, bo byśmy tutaj spędzili 2 godziny tylko i wyłącznie na omawianiu właśnie kwestii, gdzie Gross popełnił błąd, ale to nie są błędy wynikające... Tak, to są kłamstwa. Tutaj Ewa dobrze mówi, bo tak wybiórczego traktowania źródeł to po prostu no rzadko się spotyka. Oczywiście on nie był, tak jak powiedziałaś, nie jest historykiem, więc metodologii badań historycznych nie zna. Natomiast no jest, jakby nie było, emerytowanym, ale przez długie lata przecież pełnił funkcję profesora historii w Princeton, prawda? Także to o czymś to świadczy. Jakby tutaj mówi samo za siebie. No Gross po prostu, no, nie uczy, znaczy powiedzmy sobie prawdę, Gross skonstruował swoją książkę
w jednym konkretnym celu. Ta książka miała być elementem pewnego ciągu zdarzeń, które od 90, właściwie od początku lat 90. Miały miejsce, prawda? I on wpisywał się w narrację i musiał tak zrobić, bo inaczej po prostu, gdyby rzetelnie to przebadał, nic by tutaj jakby z tego zamierzonego celu nie zostało spełnione. Ty chciałeś coś dodać? Jeżeli mówimy o kłamstwach Tomasza Grossa, to warto wspomnieć o tak zwanej grupie Fabera. To była grupa złożona z Żydów, tam byli także funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, którzy wyszukiwali Żydów o nazwiskach podobnie brzmiących do tych, którzy zostali pomordowani w Jedwabnem i w Łomży. I ci o podobnie brzmiących nazwiskach udawali krewnych tych, których pomordowano. Dzięki temu wyłudzono kilkadziesiąt domów w Jedwabnem i w Łomży. I podczas tego wyłudzania, kiedy stawali przed sądem cywilnym, ci Żydzi z grupy Fabera opowiadali o tym, jak to Niemcy mordowali Żydów w Jedwabnem. Opowiadali to ze szczegółami. Mija jakiś czas, następuje pierwsze śledztwo dotyczące zbrodni w Jedwabnem i ci sami Żydzi opowiadają, że to Polacy pomordowali Żydów. Państwo doskonale wiecie, jeżeli są prawnicy, prokuratorzy czy sędziowie na tej sali, ile warte jest zeznanie świadka, który w dwóch różnych procesach mówi rzeczy całkowicie się wykluczające i całkowicie sprzeczne. Na takich świadkach opierał się Jan Tomasz Gross. To byli szantażyści, to byli bandyci, to byli ludzie, którzy w ogóle nie byli w tym czasie w Jedwabnym. Ile warte były takie słowa? Bardzo ciekawe są też te materiały, w oparciu o które on się oparł, czyli te relacje Wassersteina, gdzie jest relacja, gdzie jest wyciąg, one się różnią między sobą, ale jeżeli jest różnica między relacją i wyciągiem, to warto by było sięgnąć do oryginału. Spróbujcie Państwo iść do Żydowskiego Instytutu Historycznego i poprosić o oryginał relacji Wassersteina. Usłyszycie Państwo, że oryginał, na podstawa podstaw można powiedzieć, oryginał zaginął. Podstawowy dokument dotyczący relacji tego Wassersteina, jak to było w Jedwabnym, 10 lipca 1941 roku, zaginął, proszę Państwa. Przypadek taki, zaginął. Jest bardzo wiele rzeczy, w których Tomasz Gross nakłamał. Bardzo wiele rzeczy. My próbujemy tymi rzeczami element po elemencie, punkt po punkcie się rozprawiać. Myślę, że bardzo uczciwie, bo nie chodzi tutaj o to, by powielać Grossa tylko w drugą stronę, tak? Jak Gross uznawał, że coś jest, pasuje mu do tezy, to brał, jak nie pasowało, to odsuwał. Teraz proszę Państwa, czy Gross mógł nie wiedzieć o grupie Fabera? Oczywiście, że mógł nie wiedzieć, dlatego że w rozmaitych archiwach szukano, w rozmaitych archiwach po książce Grossa szukano śladów tego, co się wydarzyło w Jedwabnym. Między innymi w Łomży, w zakurzonym archiwum, w zapomnianych dokumentach odnaleziono właśnie ślad działalności grupy Fabera. I wtedy nastąpiła konferencja prasowa, próbowano to nagłośnić. Było to ponad rok po tym, jak Jan Tomasz Gross napisał swoją książkę. Innymi słowy, jeżeli przyjmiemy, że pisząc książkę nie wiedział o grupie Fabera, więc nie wiedział o tym, że jego świadkowie to zwyczajni kłamcy, są w untach łaków warci, to rok i kawałek później już o tym wiedział na pewno. Co powinien zrobić uczciwy badacz, naukowiec, który dowiaduje się, że na skutek błędu, niedopatrzenia czy po prostu braku wiedzy napisał nieprawdę? Co powinien zrobić? Powinien zwołać konferencję prasową, powiedzieć: nie wiedziałem o tym. Mógłby zrobić drugie wydanie książki, gdzie wszystko to by ładnie opisał, sprostował. Ale co robi Jan Tomasz Gross? Brnie dalej w kłamstwie. I tak brnie po dziś dzień. To tak w największym telegraficznym skrócie. Serdecznie dziękujemy. Szanowni Państwo, niedługo będziemy przechodzili do Państwa pytań. Zwykle konwencja wygląda tak, że chodzę po sali z mikrofonem, no ale jest tylu Państwa, że nie będę w stanie, więc będziemy jakoś podawać. Tylko bardzo bym prosił, żeby jak każdy zadaje pytanie, to mówił do mikrofonu, bo ogląda nas około 30 tysięcy widzów także na żywo, więc ci ludzie tak, żeby po prostu chcieli słyszeć Państwa pytanie. Jeszcze nie kończymy akurat tej części, Szanowni Państwo. Jest z nami także Jarek Pieczonka. Troszkę lekko zmieniamy tematykę, ale generalnie chodzi praktycznie o to samo, bo chodzi o bezprawie, chodzi o antypolonizm. Jarek Pieczonka to jest były policjant, który zaczął mówić o Układzie Gdańskim i uwaga, za wpis na Facebooku został skazany na 6 miesięcy więzienia. Jarku, jak to było? Dokładnie, witam Państwa.
Dokładnie tak, tak to było, jak powiedziałeś. Tak króciutko Państwu powiem, bo już mówiłem na ten temat w różnych wywiadach w Realu 24. Proszę Państwa, no tak, no za wpis na Facebooku nie wiedziałem w ogóle, że sprawa ta się toczy o zniesławienie. Zostałem skazany na karę 6 miesięcy pozbawienia bezwzględnego wolności. I tam i tutaj krążył duży chaos informacyjny, prawda? Bo ani adwokat, ani tutaj ja nie wiedziałem dokładnie, kogo zniesławiłem, ponieważ w momencie, kiedy zostałem zatrzymany, a sam się zgłosiłem na komisariat, tak, bo nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi. Znaczy, chodziło o to, że dzielnicowy miał mi wręczyć pismo procesowe z sądu rejonowego Gdańsk Północ. Chodziło tutaj o to, żeby o zapłacenie kosztów sądowych w wysokości 120 zł. I koszty te sądowe dotyczyły właśnie tej sprawy, tak? Z tym, że ja nie wiedziałem, o jaką sprawę chodzi, no bo nie zostałem poinformowany, tak? I w momencie, kiedy dzielnicowy sprawdził w komputerze po numerze, po sygnaturze akt tego pisma z sądu, jeszcze dodam, że sąd taką procedurę wykonuje, że sąd poprzez policję wysyła pismo procesowe. To jest normalnie, to są takie procedury, tak? No i sprawdził mnie w kartotece, okazuje się, że mam 6 miesięcy pozbawienia wolności bezwzględnego za zniesławienie. Notatka w kartotece policyjnej, to nie jest napisane za kogo, po co i tak dalej, tylko jest króciutka notka. 6 miesięcy kara aresztu, z jakiego artykułu i gdzie odstawić. I też wielu dyskutantów tutaj było w tych, że tak powiem, ukrytych w internecie, bo to tak najlepiej oni się wtedy tak no, mają odwagę pisać, bo tak czytam, bo tak, żeby coś wprost powiedzieć, to tak w oczy to tak nie bardzo. I było, a dlaczego mnie osadzono, mając karę więzienia, pozbawienia wolności w areszcie śledczym? A dlatego mnie osadzono, ponieważ sąd tak zdecydował. To sąd wskazał to miejsce, tak? No i cóż, no i zacząłem odbywać tą karę. W ogóle ci policjanci byli w szoku, straż więzienna, tak? Nie, że to w ogóle pierwszy raz coś takiego się zdarzyło. Mogłem wykonać 3 telefony, tak? No i wykonałem właśnie między innymi do majora Tomka Budzyńskiego, tak? Tutaj jeszcze do 2 takich moich znajomych. No i powiedziałem, jaka jest sytuacja, tak? I dzięki temu, że sprawy nagłośnili, tak, w Realu 24 i tutaj koledzy, została ta sprawa nagłośniona, no reakcja była natychmiastowa, ja byłem w szoku, bo zostałem zwolniony po 2 dniach, tak? I mój status prawny w tej chwili to jest przerwa w wykonaniu kary, tak? I słuchajcie Państwo, co się stało. Co się stało po tym nagłośnieniu medialnym, jak to tutaj nagłośnili to. Więc są zespoły prasowe w sądach, tak? Czy tam w różnych urzędach. I ludzie z zespołów prasowych, jak przychodzą do pracy, bo to było w poniedziałek, tak? Po świętach. Czy we wtorek? Nie, w poniedziałek. Przeglądają media, czyli te źródła otwarte. No i widzą, że jest taka sytuacja, czytają to, robią raport z tego do swoich przełożonych. Tutaj to było w przypadku, ten raport trafił do wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku i wiceprezes Sądu Okręgowego z własnej inicjatywy wyznacza sędziego wizytatora i ten sędzia wizytator bierze akta tej sprawy o to zniesławienie, robi z niej analizę, z tych akt robi analizę i wiceprezes Sądu Okręgowego ze swoim wnioskiem do ministra sprawiedliwości kieruje pismo z uwzględnieniem możliwości rozważenia kasacji. Sam. Więc ja te wszystkie dokumenty umieściłem u siebie na profilu, na fanpage'u Jarosław Pieczonka PS Miami. Powiem Państwu tak, w uzasadnieniu tego sędziego wizytatora to ten sędzia wizytator z tego sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk Północ robi po prostu miazgę. Po prostu robi miazgę. I teraz tak, to nie chodzi tutaj o Pieczonkę, bo tą sprawę Pieczonki nagłośnili tutaj, media nagłośniły, ale ta sprawa, tego typu sprawy mogły dotyczyć każdego przeciętnego Polaka. To pomyślcie sobie Państwo taką rzecz. Mało tego, to tu, bo mówiło się, że jest Układ Gdański, tak, pisaliśmy o tym, mówiliśmy o tym i tak dalej, ale tutaj ewidentnie pokazali, podpisali się, tak, my jesteśmy układem, my tak działamy. Specjalna kasta. Tak jest, specjalna kasta. I po prostu w
tej chwili akta są, z informacji, jakie posiadam u adwokata, akta tej sprawy są u ministra sprawiedliwości, tak? Także była taka natychmiastowa reakcja. Co jeszcze państwu powiem? Bo sekwencja zdarzeń, jaka miała miejsce, ja się dowiedziałem, że na przykład list gończy, jaki miałem wystawiony. Przepraszam, nagłośnienie na korytarz, więc będzie zabawnie, dwa mikrofony. Więc robimy, co możemy, naprawdę. Nie ma problemu, warunki bojowe, znam to. Także słuchajcie państwo, 19 października miałem wystawiony list gończy i to jest bardzo istotna data, ja o tym nie wiedziałem. To było 3 dni po premierze książki pod tytułem Rozprawa. Także tutaj to ja akurat jeśli chodzi o moje życie, o moje różnego rodzaju sytuacje, tutaj to nie ma żadnych przypadków. Przypadek nie sądzę. Nie. Powiem państwu jedną rzecz. Układ nie lubi w ogóle, jeśli o nim się mówi. A pisze, czy publikuje, to już w ogóle, dlatego dla układu to jest w ogóle rzeczy po prostu takie, że oni za wszelką cenę będą chcieli to po prostu torpedować, a ludzi, którzy się tym powiedzmy upubliczniają, to zajmują się tym dyskredytować i robić po prostu różnego rodzaju im problemy. Nie? Także tak to funkcjonuje. My żeśmy pokazali w książce Rozprawa z Tomkiem Budzyńskim, z Wojtkiem Sumnickim, z Jackiem Wroną, jak ten układ gdański funkcjonuje. Mało tego, tam przecież jest historia pani sędziny Jedynak, tak? Która była na imprezie, zresztą ja to opisywałem, tutaj była na imprezie lat temu, chyba to było 8, bodajże, może być lekkie przekłamanie, bo teraz musiał dokładnie to policzyć, ale w książce jest napisana dokładna data. Jak pani sędzina jest na imprezie, była taka co cykliczna impreza organizowana przez no, takie miejsce spotkań w Gdańsku, Tiger Gym, tak? I z okazji pierwszej rocznicy tego klubu, no dla klubowiczów była impreza, a tam się na tej imprezie pojawiła pani sędzina, ona nie była klubowiczem i była zaproszona na zaproszenie Wojciecha Jaworskiego, pseudonim Jaworek. Dzisiaj to jest bardzo modne słowo, oni używają ci z miasta ludzie, inwestorzy i deweloperzy, prawda? Także a wtedy nie był inwestorem ani deweloperem, tylko po prostu no, facet, który miał sprawę, prawda, za tam popełnione jakieś tam przestępstwa. Także pani sędzina była zaproszona na zaproszenie tego faceta. Lat temu, dużo, dużo wcześniej, zanim była ta afera Amber Gold, pani sędzina Jobska, która występowała przecież w sprawie, tutaj taka słynna sprawa krakowska, gdzie ja składałem zawiadomienie w 2013 roku w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na podejrzenie popełnienia przestępstwa przez trzech szefów służb Trójmiasta. Byłem pokrzywdzony w jednym z wątków tej sprawy i prokurator bardzo krakowski bardzo dobrze tą sprawę prowadził i została sprawa wyłączona i skierowana do sądu rejonowego w Gdyni. Prowadziła pani sędzina Jobska, ta, która prowadziła sprawę Nergala. Tak? To powiem państwu, co ze mną chciał, ja byłem, zaznaczam, pokrzywdzonym. Pani sędzina chciała ze mnie zrobić oskarżonego. Nie? Także tak to wyglądało, tak to funkcjonowało. No cóż mogę państwu powiedzieć, ja się nie poddaję. No nie ma takiej w ogóle możliwości. Nie? Po prostu to idziemy dalej do przodu. Nie? Ja powiem państwu jeszcze tylko taką, żeby nie przedłużać. Odniosę się tutaj do książki Jedwabne. Tak? Chociaż no, nie mam z tą książką, nie brałem udziału. Ale powiem państwu taką rzecz. Byłem tutaj na promocji książki w Wiedniu. Tak? I byliśmy w kościele i tam jest taka tablica pamiątkowa i tam jest męczennikom dla Polaków, męczenników, którzy zginęli, uwaga, w nazistowskich obozach śmierci. I teraz. Mój ojciec, mój dziadek, moja babka, mój wujek zginął w Majdanku. Ojciec, dziadek i babka byli w Majdanku, ale jak mnie zawsze uczyli i w szkole, jak mi mówili, oni byli w niemieckim obozie koncentracyjnym Majdanek. Także dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Jarosław Pieczonka, ja otrzymałem informację, szanowni państwo, że ponad jest nas tutaj w sumie w budynku ponad 1000 osób. Ja się boję, że zaraz nas Trzaskowski z Rabiejem rozgonią. Mam nadzieję, że jednak nie, tak? Więc pani Gawor już tam gdzieś się będzie trzymała. Szanowni państwo,
pierwsza tego typu sytuacja, ponieważ jest to książka bardzo ważna politologicznie, socjologicznie, historycznie, ponieważ są to same fakty. Jak dobrze wiecie, no nie mogliśmy dłuższy czas znaleźć miejsca na to spotkanie. No jest jak jest, no musimy się z tym akurat pogodzić. Ale jest z nami, pierwszy raz to robimy, ponad podziałami politycznymi, żeby nie było. Ponad podziałami politycznymi można mieć różne poglądy, ale jest z nami dzisiaj jeden polityk, poseł Konfederacji, Robert Winnicki. Witamy serdecznie. I pan poseł się zaoferował, że zrobimy duże spotkanie w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, więc prosiłbym też o zabranie głosu parę minut pan poseł Robert Winnicki. To daj mu nie ten mikrofon, tylko te dwa. Nie ten, bo tylko to muszą do mnie wrócić, tak? Myślę, że wrócą. Szanowni Państwo, czcigodni autorzy, po pierwsze dziękuję autorom za poruszenie tego tak... Tu prosimy pana posła. Takie warunki. Tak jest. Ja też nie mogłem być od początku, bo jadę z Białegostoku. No i właśnie, nie tylko jako polski poseł, ale właśnie poseł wybrany w tej kadencji z ziemi podlaskiej, mam szczególny obowiązek, żeby zająć się tą tematyką i żeby temat Jedwabnego nie został wpisany do polskiej historii w taki sposób, jak chce go pokazać kłamliwa propaganda. To jest sprawa oczywiście ogólnonarodowa, ale szczególnie w tym rejonie pełnym tak patriotycznych, tak pięknie propolsko nastawionych ludzi, jest to szczególnie ważne i ta sprawiedliwość po prostu się im należy. Po prostu się ziemi łomżyńskiej należy. Proszę Państwa, dlaczego zareagowałem w piątek, proponując spotkanie w Sejmie? Oczywiście będziemy jutro w tej sprawie składali odpowiednie dokumenty do Kancelarii Sejmu. Myślę, że to będzie bardzo ważny test również na wiarygodność pewnych słów, które padały w Sejmie ze strony pani marszałek, ze strony ekipy rządzącej, na to, jak bardzo otwarci są na debatę publiczną. No bo czymże nie jest Sejm jak miejscem, gdzie właśnie o najważniejszych kwestiach powinni, muszą debatować Polacy. To obiecywaliśmy i do tego będziemy dążyć, żeby Parlament Rzeczpospolitej, żeby gmach na wiejski otworzyć na debatę na najważniejsze tematy, które dotyczą Polski i Polaków. Tak musi się po prostu zdarzyć. Ale proszę Państwa, dlaczego publikacje tego typu, ja jeszcze nie miałem okazji się zapoznać, ale w te pędy nadrobię tę publikację. Dlaczego one są tak istotne? Dlaczego są tak ważne? Dlaczego jest ta sprawa tej debaty jest tak kluczowa? Proszę Państwa, pisanie historii na nowo, pisanie historii Polski na nowo nie zaczęło się od wczoraj. Nie zaczęło się też na początku lat 2000, ale szczególny moment przełomu był związany z panem Grossem i z historią, którą on publikował. W przestrzeni publicznej, w świadomości bardzo wielu ludzi w Polsce i na świecie, to co rzucono na Jedwabne, to stało się elementem nowej kampanii propagandowej przeciwko Polsce, która właściwie nie ustała, tylko wzmaga się z roku na rok. I dlatego sięgnięcie do tego źródła, do źródła tej nowej fali propagandy antypolskiej, rozprawienie się z tą propagandą antypolską zajmuje szczególne miejsce, jest to szczególnego rodzaju bitwa w tej wojnie, którą toczymy o polską pamięć, tożsamość, o nasze dobre imię na arenie międzynarodowej, nie tylko wewnątrz kraju, ale i na arenie międzynarodowej. I dlatego, proszę Państwa, to jest tak ważna rzecz. Co my dzisiaj musimy zrobić jako Polacy? Musimy jako Polacy, i to wymaga naprawdę zaangażowania, wysiłku ogólnonarodowego i powinno być to konsensusem w przestrzeni publicznej, również na scenie politycznej. Musimy przejść do ofensywy polityki historycznej pisanej przez Polaków i polskiej ofensywy historycznej. Jak jest to dramatycznie trudne, widzieliście Państwo w ubiegłym roku, kiedy skasowano nowelizację ustawy o IPN-ie.
Widzieliście Państwo, jak to dramatycznie trudne, jak wielkie siły nacisku są w tej sprawie. Ale po prostu nie ma odwrotu. Nie ma odwrotu, ponieważ dzisiaj kolejne kroki, mieliśmy kiedy to w zeszłym tygodniu opublikowany raport, tak, uderzające w Polskę, Polska najbardziej antysemickim krajem na świecie, Polska miejsce, gdzie mordowano Żydów, polskie obozy koncentracyjne, to wraca i coraz to nową siłą. I jest to propaganda, która się wzmaga. Proszę Państwa, dotychczas wszystkie ekipy chowały głowę w piasek w ten czy inny sposób. Polska potrzebuje ofensywy na arenie międzynarodowej, ofensywy takiej, że takie książki będą tłumaczone na angielski, takie książki i wielkie postaci, takie jak Rotmistrz Pilecki, będziemy robić dobre filmy na ich temat, po angielsku, słać to w świat. Potrzebujemy przestać się tłumaczyć, a wyjść z ofensywą na rzecz polskiej historii. To jest dzisiaj nasze zadanie. Natomiast nie zrobimy tego, jeśli nie uporządkujemy debaty publicznej w Polsce. Jeśli nie postawimy rzeczywiście pod pręgierzem tych stanowisk, które są głosem grosa w przestrzeni publicznej w Polsce. Jeśli nie nazwiemy ich po imieniu, jeśli nie sprawimy, że to oni będą musieli się tłumaczyć w debacie publicznej. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, Szanowni Państwo, no to jest to, że instytucje państwa polskiego, instytucje kultury, muzea, instytuty historyczne muszą wreszcie zacząć pracować na rzecz polskiego interesu narodowego, na rzecz prawdy historycznej. To musi być postulat. Z którego precyzyjnie i skrupulatnie potrzebujemy surowej opinii publicznej, która będzie surowo rozliczać każdą ekipę rządzącą, niezależnie od opcji, właśnie z tego, że ani jednej złotówki nie może iść na antypolską propagandę, ani jednej złotówki z polskiego budżetu. I w tym względzie też trzeba złamać pewną poprawność polityczną. Dziękuję bardzo serdecznie. Podsumowując, dziękuję bardzo serdecznie autorom. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim odważnym naukowcom, publicystom, pisarzom. Dziękuję tym, którzy dają nam narzędzia do walki, dają nam broń, oręż do walki o dobre polskie imię, bo bez nich często mielibyśmy dużo trudniejszą sytuację. Ale my teraz miejmy świadomość, że my tę broń w postaci takiej czy innej książki musimy wziąć do ręki i zrobić z niej użytek w przestrzeni publicznej, w swoim najbliższym otoczeniu, ale też z tym właśnie orężem, z tą właśnie bronią musimy domagać się i zrobię wszystko, żeby ten głos był bardzo mocno słyszalny na Wiejskiej, w Sejmie Rzeczpospolitej. Dziękujemy serdecznie, poseł Robert Winnicki, Konfederacja. Dziękujemy. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do Państwa pytań, jak przystało na prawdziwych polskich antysemitów, zaprosiliśmy polskiego Żyda także. Jest z nami na scenie Remigiusz Dziemianowicz. Witamy serdecznie. Remigiuszu, prosimy Cię o Twoje świadectwo. Dobry wieczór Państwu. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że mogę przed tak liczną publicznością kilka słów powiedzieć. Dramat. Postaram się tak jak w Sejmie, prawda, że to tak dużo. Proszę Państwa, z matki Żydówki, z Wielkopolski, jestem Polakiem i wyssałem miłość do ojczyzny z mlekiem mojej matki. W Polsce nie ma i nie było antysemityzmu. Przyszedł faszyzm, przyszedł komunizm i przyszedł także sionizm. Ci, którzy nazywają Polaków antysemitami, to oni są nimi. Jeżeli się zapytamy bogobojnych, ortodoksyjnych Żydów, to powiedzą:
Sioniści to nie są Żydzi, bo oni nie przestrzegają tego, co jest naszą religią. To nie jest moja religia, gdyż ja wierzę w Jezusa Chrystusa. Ale nigdy nie było tak, że nie szanowali się Żydzi i Polacy na tych ziemiach. I dziękuję królom polskim, że w harmonii mogli wspólnie żyć. To wypaczenie, jakie nastąpiło w czasach faszyzmu, stalinizmu, komunizmu i powiązaniu tego wszystkiego w sionizm, powinno być zabronione. Nie tylko faszyzm, nie tylko komunizm, ale także sionizm. Przecież wybrali miejsce, gdzie chcieli przyspieszyć bieg religii, nie czekając na przyjście Mesjasza zgodnie z judaizmem, a teraz biją ortodoksyjnych Żydów w Izraelu, czyli kim oni są? Kim oni są? Kłamcy? Trzeba to wszystko zrewidować, nie tylko w przód, ale także w tył, gdyż jak długo nie będą te krzywdy historyczne, ta grabież cała rozliczona, jak długo nie wróci to do narodu, do Polski, do Polaków, tak długo nie będzie spokoju. To, co przez ostatnie kilkadziesiąt lat nastąpiło, to nic innego jak zorganizowane paserstwo. Bardzo proszę, połóżmy wszystkie karty na stół, rozliczmy winowajców. Niech nie będzie ciągle jakiejś lepszej, nowej albo następnej zmiany. Nie pozwólmy się oszukiwać. Święty Jerzy Popiełuszka powiedział: kłamstwo potrzebuje wielu, prawdzie wystarczy jednego. Spójrzmy, jak wielu już jest, którzy podążają głosem prawdy i nie zaprzeczają dowodom historycznym. Dziękuję Państwu i dziękuję wszystkim, którzy są w odbiorze online. Remigiusz Ziemianowicz, wielkie brawa. Dziękujemy serdecznie. Jeszcze Jarosław Pieczonka chciał zabrać głos. Chciałem Państwu powiedzieć właśnie tutaj to, co mówił Remigiusz, to mogę Państwu potwierdzić. Ja znam Żydów, bo byłem w Izraelu zaproszony pięć razy byłem w Izraelu. Poznałem ich i naprawdę nie wszyscy są tam źli, nie wszyscy nam źle życzą. Oni się po prostu, też mają z tym problem, że po prostu, że jest zakłamywana ta historia i po prostu, tak jak powiedział tutaj Remigiusz, tak? Nie wszyscy są po prostu źli i nie traktujmy wszystkich jednakowo. I tyle. Ci źli to są sioniści. Dokładnie, ci źli to są sioniści, tak jak powiedział Remigiusz. Przechodzimy do Państwa pytań. Tutaj już pierwsze osoby podnoszą rękę. W szczególności bardzo by było fajnie, bo bardzo dużo zarzutów się pojawiło z tej lewicowej strony, że tu sami faszyści, antysemici, naziści. Może ktoś jest z tej lewej strony i ma jakieś argumenty, nie wiem, chce się z nami podzielić. Jesteśmy otwarci na dyskusję, prawda? Jesteśmy otwarci na dyskusję. Jest tylko jedna rzecz, którą musimy powiedzieć. Tak. Musi być to pytanie, a nie laborat. Więc prosimy konkretne pytanie do konkretnych osób. Inaczej niewiele osób będzie mogło zadać pytanie. To jest bardzo ważne. To pani pierwsza, prosimy bardzo. Przedstawić się i powiedzieć swoje imię, nazwisko i pytanie. Ja się nazywam Joanna Cieszkowska, jestem z Warszawy, z Pragi. I chciałam, w zasadzie mam takie pytanie, czy można by było zrobić w Sejmie, zespół historyczny, który by przeprowadził kwerendę faktów na podstawie tych wszystkich książek pana Grossa, pani Ewy Kurek i pana Sumlińskiego i zwrócił się z tym do Princeton Uniwersytetu o odpowiedzialność za tworzenie takich, że tak powiem, wydawanie książek, które nie mają żadnego sensu, które są kłamliwe i obrażają grupy, bo to jest obrażenie całego miasteczka.
Bo, znaczy to jest oprócz tragedii, bo na tragedii robi się po prostu, robi się, znaczy rabunek. Co jeszcze chciałam, to tylko to. I druga to wiadomość, że sprawy dekretowe, dekretu Bieruta w Warszawie, no bo ja jestem tak trochę związana z tym, że tak powiem. Czekam, że aż mi ktoś zwróci skradzione moim rodzicom, więc te sprawy zostały przeniesione teraz z ulicy Kieleckiej na Obozową do jednego z tych nowych wieżowców wybudowanych, to chyba jest ten. To tylko tak powiem, że po prostu wszystko jest przenoszone, dokumenty i tak dalej. Rabunek trwa. Prosimy o odpowiedź. Na drugie pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo nie znam się na sprawach warszawskich. Pani Ewo, przepraszam, podajcie mikrofony, proszę. Tam jest mikrofon. Ale nie, ale to jest to dużo telewizji jest i nagrywa. Oba znowu. A ten też, bo ten jest na zewnątrz. Tak, na zewnątrz. Ten jeden jest na zewnątrz, drugi jest na lajka, trzeci... Jezus kochany, co się dzieje? Modlić się trzeba. Witam Państwa, trzymam mikrofony. Mam nadzieję, że do wszystkich dociera. Jeśli chodzi o Grossa, oczywiście, że należałoby zwrócić uwagę, bo on za książkę o Jedwabnym dostał profesurę. Także należałoby wysłać tą. No ja tego nie zrobię, to już powinien się w to włączyć minister szkolnictwa wyższego. No ale... Ale trudno oczekiwać od niego cokolwiek, bo dla mnie skandaliczne jest to, że minister szkolnictwa wyższego daje kłamczuchom, Żydom, na przykład pani Elgenkin 500 tysięcy na badania i chodzi po Sejmie i po ulicach i mówi, że on jest filosemitą. I znowu na następną kadencję został ministrem. Wie pani, także ja myślę, że może jakieś, ale to tylko nie, to tylko ta droga powinna być jednak ministra szkolnictwa wyższego i może pomyślcie Państwo nad tym, jak zmusić ministra, który utrzymuje się z naszych podatków. On nie dokłada grosza do tego. Drugi minister, przetłumaczenie, tu panowie wspomnieli, że tłumaczyć i pan poseł też. W żadnym ministerstwie nie ma jednego grosza na przetłumaczenie polskich książek, które pokazywałyby realia polskie, nie tylko żydowskie. Glińskiemu mówiłam, jak z nim rozmawiałam, jest nomen omen książka napisana przez Alinę Glińską, która w 60-tych latach zebrała relacje na temat martyrologii Polaków i dzieci polskich zamojszczyznych, mordowanych w obozach koncentracyjnych i w innych. On też nie ma na to pieniędzy, ale mają pieniądze na bzdury, mają pieniądze na dawanie Engelking śpiewakowi i innym profesorom, którzy Gowin nie zareagował też, na przykład, proszę Państwa, jak rok temu, na szczęście książka będzie wydana, ten doktorat w formie książkowej, Judyty Ester Kohn-Lewinowskiej, młodej Żydówki, która napisała fantastyczną pracę na temat II wojny światowej, pokazując skalę Żydów, którzy mordowali własny naród i sprzeciwiając się określeniu wszystkich Żydów męczennikami od strony teologicznej i różnej. Byłam, zadzwoniła do mnie antysemitki, żeby jej pomóc. No, poszliśmy na tę obronę i na obronie publicznie recenzenci powiedzieli i jej profesor prowadzący, że można osądzać Węgrów, Polaków, Estończyków i innych. Żydów sądzić nie wolno. Wobec czego dziewczyna została oblana, nie obroniła doktoratu w życiowym kryzysie i finansowym jakimkolwiek. I pan Wojtek Sumliński wyda na szczęście ten doktorat w formie książkowej niedługo już. Także polecam Państwu dzieło Judyty Ester Kohn-Lewinowskiej. I tu też kolejny, tak jak pan powiedział, że jest Żydem. Także po drodze nam, proszę Państwa, jest Żydami i trzeba ich wspierać, bo oni, ich Żydzi jeszcze bardziej prześladują po prostu niż nas.
Dziękuję. Ja bym chciał dopowiedzieć do tego, co powiedziała Ewa, o Judycie Lewinowskiej, która jest jedną z bohaterek książki pod tytułem Powrót do... Przepraszam, ale długi pobyt na dworze i widocznie już troszkę chrypka. Jest jedną z bohaterek książki pod tytułem Powrót do Jedwabnego. Niesamowite rozmowy odbywaliśmy z Judytą, która nie mogła się nadziwić. I ona, Żydówka, pyta o taką rzecz. Jak to możliwe, to tak w nawiązaniu też do tego, o czym pan poseł mówi, by nie finansować kłamców. Jak to możliwe, że państwo polskie finansuje człowieka, który kłamie, ilekroć wyjedzie za granicę, to kłamie o Polakach. Mówię tutaj o panu Pawle Śpiewaku, dyrektorze Żydowskiego Instytutu Historycznego, także naukowcowi, profesorowi, który był jednym z recenzentów Judyty Lewinowskiej. I który, możecie państwo sięgnąć do internetu, co mówił w Czechach o Polakach. Mówił o tym, że 200 tysięcy Żydów uciekło z gett i większość z tych 200 tysięcy zamordowali Polacy. Dużo więcej niż Niemcy. I taki człowiek, Paweł Śpiewak, jest profesorem utrzymywanym przez państwa. Państwo finansujecie tego człowieka, bo to jest z grosza publicznego. Więc nie wiem, czy jest jeszcze pan poseł, ale bardzo byłoby dobrze, gdyby ktoś przyjrzał się tego typu ludziom, którzy są finansowani przez nas, przez opinię publiczną, przez Polaków, a którzy plują na Polaków, kłamią o Polsce i dorabiają nam straszliwą twarz, nieprawdziwą twarz. Paweł Śpiewak jest jednym z tych ludzi i niszczą nas... I niszczą Żydów, tak jak zniszczono Judytę Lewinowską, która w książce Powrót do Jedwabnego opowiada nam swoją historię. Uczciwa Żydówka, która w rozmowie ze mną, z Tomaszem, mówi, ja tego nie rozumiem. Gdyby w państwie Izrael był ktoś, kto jest finansowany przez państwo Izrael i pluł na Izrael, to państwo Izrael nie zapłaciłoby mu ani grosza i ten człowiek by nie miał racji bytu w Izraelu. Paweł Śpiewak jest autorytetem moralnym, cały czas finansowanym. Dlaczego? Judyta Lewinowska to wyjaśnia. Dlatego, że gdyby go w tej chwili zwolnić, przestać go finansować, to co zacznie mówić? Antysemityzm. I to jest słowo klucz. I to jest słowo wytrych. Powiedzcie państwo prawdę o Żydach kłamcach, usłyszycie to magiczne słowo. Antysemityzm. Antysemityzm. Jeśli mogę... Tak. Maćku, jeszcze sekundka, ponieważ też mamy informacje, jest tutaj ponad 1000 osób, około 35 tysięcy na żywo nas ogląda, pewnie zaraz dolecimy do 40 tysięcy osób na żywo. Bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy całą Polonię i wszystkich naszych drogich widzów. Są także z nami Roty Marszu Niepodległości, zbierają podpisy, szanowni państwo, przeciwko ustawa obywatelska, przeciwko akt 447 JUST, więc przy wyjściu bardzo bym prosił oddać taki podpis. Im więcej tych podpisów, tym lepiej, by ten projekt po prostu poszedł do Sejmu pod procedowanie. Jest z nami także pan mecenas Stefan Hambura. Zaraz także oddamy głos, bo wiemy, że wielkie brawa. Pan mecenas walczy z antypolonizmem, jeżeli chodzi o Niemcy, także reparacje wojenne. Ale tutaj kolejny głos. Proszę. Dobrze. Maćku. Proszę mówić tak. Ja będę trzymał mikrofon. Włączony? Tak, tak. Dobra. Mirosław Garliński ma dwa pytania do dwóch osób. Jedno pytanie do pana Wojtka, drugie pytanie do pani Ewy. Panie Wojtku, czy może pan tutaj nam już na sali powiedzieć z imienia i nazwiska te osoby, które przewlekły pana i nas po całej Warszawie od De Vitis do Foksal 3,5, a następnie na swojej stronie wywiesić te nazwiska? To jest bardzo ważna sprawa, bo to są tacy... Dobrze. I drugie pytanie mam do... To może jeszcze dokończę tutaj do pana Wojtka. Wspaniała pana Rymkiewicza. Książka, w której zaznaczył, że w Polsce na przestrzeni dziejów żaden zdrajca nigdy nie był ukarany. Od najmniejszej do największej zdrady, jakie popełnił, to później i tak nie był ukarany. Zacznijmy może, panie Wojtku, od tych drobnych geszefciarzy, którzy pana przewlekli i nas. Od De Vitis do Foksala 3,5. Do Foksala 3,5. I na stronę swoją wywiesić te nazwiska. I do sądu ich oczywiście. Do sądu. Tak jak nas, jak rapera stopę do sądu podali, jak tutaj
Miami poszedł do sądu za bzdety, tak samo i my powinniśmy postępować, bo dopiero na tej podstawie, gdy się jedna, druga raz i noga podwinie, będą dużo ostrożniejsi. Pytanie to do pana, panie Wojtku, i proszę odpowiedź. I drugie pytanie też pierwsze mam do pani Ewy. Panie Ewo, skąd tu pani taka dychotomia jest? A mianowicie, pani już chyba wie, o co będę pytał. Przed wyborami do Sejmu bardzo pani optowała za Prawem i Sprawiedliwością, twierdząc wprost, że głos oddany na Konfederację to głos stracony. Czy mielibyśmy dzisiaj, gdyby się te 1 200 000 osób posłuchało pani, czy mielibyśmy dzisiaj tak wspaniałego posła Winnickiego, który tutaj był na sali, Brauna, Dziambora i szereg innych? I to pytanie bardzo bym prosił, żeby pani odpowiedziała, bo to jest w kontekście tego, że z drugiej strony, nawet tu na sali, ale często też i w mediach różnego rodzaju, niezależny Lublin, media narodowe i tak dalej, jednocześnie pani powiadała, że pan Gliński finansuje antypolskie wystąpienia. No to o dychotomię, o dychotomię do pani Ewy. Tylko ja muszę to uzasadnić. Dziękuję. Proszę państwa, ja bym najpierw chciał powitać kolegę, przyjaciela Michała Jelonka z Mediów Narodowych, który jest tutaj z nami. Media narodowe, podobnie jak telewizja w Radiu 24, są niezależne, propolskie, patriotyczne. Ja tu muszę powiedzieć, bo jak wiadomo, wszyscy w telewizjach i w mediach się równo nienawidzimy. Nie żartuję, lubię się, Michał, wiadomo. Ale to jest piękne, to właśnie ta konkurencja, która jest niesamowita. Kiedy tu jest jeszcze Piotrek Korczarowski, kiedy nam się psuje mikrofon na Marszu Niepodległości, podchodzimy do Piotrka i sobie użyczamy sprzęt, więc dziękuję za taką konkurencję prawicową, ale w takim jednym sznycie ideowym, propolskim. Więc dziękuję serdecznie za niezależne, wolne media. Druga konkurencjo! Jeśli chodzi o pana pytanie, o te nazwiska, proszę państwa, ja w telegraficznym skrócie, bo jest tyle ważnych rzeczy, o których warto by tutaj opowiedzieć, zwłaszcza wykorzystując obecność Ewy. Proszę państwa, ja przedstawię sekwencję wydarzeń. Pracujemy nad tą książką od bardzo, bardzo, bardzo wielu... Tak, ja właśnie do tego zmierzam. Od wielu miesięcy. Umowę podpisujemy z dobrym miejscem, z dyrekcją dobrego miejsca przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, czyli mojej uczelni. I człowiek nam absolutnie życzliwy. Ja nie chciałbym tego człowieka napiętnować, bo to nie była jego wina. Ma swoją władzę, ma swoich przełożonych. Powiedział nam wprost, to była interwencja kardynała Nycza. To była interwencja kardynała Nycza. Spokojnie. Więc... Proszę państwa, jedna chwileczka. Słuchamy, rozmawiamy, mówimy, ale nie robimy z tego wiecu na podwórku, dlatego że tutaj musimy dowiedzieć się prawdy i na tą prawdę reagować. Natomiast nie próbujmy z tego zrobić wiec. Mamy tutaj państwa, którzy chcą odpowiedzieć na te pytania i będą odpowiedzi. Szanujmy się nawzajem. Dziękuję. Więc w pierwszym przypadku to była interwencja kardynała Nycza. W drugim przypadku rozmawiam z dyrektorem, który jest bardzo życzliwy, dyrektorem Domu Pielgrzyma Amicus. Niedawno jest menadżerem, wcześniej był Czarek Jurkiewicz, mój kolega, który potem poszedł do Fundacji Narodowej, a ostatnio startował w posły, bodajże się chyba nie dostał. Nie jestem tego pewien, bo nie śledziłem jego losów. Nowego dyrektora nie znałem wcześniej, Domu Pielgrzyma Amicus, ale bardzo życzliwy, bardzo sympatyczny człowiek, przyjął mnie bardzo wspaniale. Powiedział, tak, chcemy to zrobić, my was nie wyrzucimy na pewno. Umówiliśmy się na następny dzień, bo rozmawialiśmy przez telefon. Przyjechałem, o 12 podpisaliśmy umowę. Oprowadził, pokazał, gdzie będzie mównica, gdzie będzie ekran, co jak obsługiwać. Absolutnie życzliwy człowiek. Mam go teraz wymieniać, by go napiętnować. Mówi, mam władzę, ale władzy podlegam. 3 godziny po tym, jak rozstaje się z tym dyrektorem, podajemy sobie prawicę, dzwoni do mnie absolutnie przerażony i mówi, to nie moja wina. Cytuję. I proszę państwa, nie mogę podać szczegółów, ale będę potrafił to udowodnić przed każdym sądem. Kto się domyśli, to się domyśli. Będę to potrafił udowodnić przed każdym sądem, co powiedział pan dyrektor.
gmina żydowska interweniowała w archidiecezji warszawskiej. Powtórzę. Gmina żydowska interweniowała w archidiecezji warszawskiej. To są słowa dyrektora Domu Pielgrzyma Amicus, które jestem w stanie udowodnić przed każdym sądem. Jak? Kto się domyśli, to się domyśli. Państwo na pewno się domyślacie. To mi powiedział dyrektor. I to jest do udowodnienia. Więc znów nie dyrektor winny, tylko gmina żydowska interweniowała. W trzecim przypadku kontaktujemy się z centrum konferencyjnym Kopernika przy ulicy Kopernika 30, gdzie mówią nam, nigdy nikomu nie wypowiedzieliśmy, ale to nigdy. Jak jest umowa, to jest umowa. Dwa razy ABW interweniowało, bo dwa razy było zagrożenie bezpieczeństwa, formalne pismo urzędowe, ale tak, by jakieś naciski, nigdy. To się nie zdarzyło i to się nigdy nie zdarzy. Na wszelki wypadek nauczeni doświadczeniem nie mówimy o tym nikomu. Wie o tym kilka osób, można je policzyć na palcach jednej ręki. Dyrektor tego przybytku, jego menadżer i trzy osoby z naszej strony. Przerażona pani menadżer dzwoni i mówi, nie wiem jak to się stało, zarządca budynku został zmuszony i znów magiczne słowa. Przez gminę żydowską, żeby nie odbyło się to spotkanie. Nie, nie. Proszę pani, ja nie wiem jak. Ja mogę państwu powiedzieć, jak wyglądała sytuacja z czwartym miejscem, gdzie nam odmówiono, gdzie rozmawiamy w sobotę po wyrzuceniu po raz trzeci. Rozmowa z bardzo sympatycznym człowiekiem, bardzo życzliwym, który mówi takim młodzieżowym językiem moich dzieci, eventy robimy, nie spotkania, więc zrobimy ten event, ile osób, mówię, dużo, 500, 600, 700, nie ma problemu, robimy, otworzymy nawet bar, kawa, herbata, szatniarz, ochrona, co chcecie, nie ma żadnego problemu, nikt nam nie podskoczy, zrobimy to. Zaangażował się absolutnie, my jesteśmy w Wiedniu, mój zięć Mateusz Daniluk, młody, wzięty prawnik, wyposażony w moje pełnomocnictwo, pojechał, umowa zawarta w niedzielę, kiedy my jesteśmy w Wiedniu, ma pełnomocnictwo, umowa zawarta, wszystko jak trzeba, mamy w sobotę zawarta, ustalamy, że w niedzielę będziemy o tym informować, tak? Żeby broń Boże nikt nie zadziałał, choć on mówi, mówcie, nam nikt nie podskoczy, my to zrobimy. Nie ma żadnego problemu, ale nauczeni na wszelki wypadek czekamy do późnego wieczora. W niedzielę wieczorem oznajmiamy o tym państwu, późno w zasadzie wieczorem. Dziś rano jestem u Michała, mówimy o tym w mediach, jestem jeszcze w Realu 24. Państwa obecność wskazuje, że dotarła ta informacja. Gdzieś około godziny 13 telefon przerażonego menadżera, któremu nikt nie podskoczy. SGH, rektorat SGH, ustami swojego rzecznika Piotra Karwowskiego, bo tak się nazywa, poinformował, że jeżeli zrobimy państwu to spotkanie, SGH, a to jest przecież park, to jest klub studencki, zrywa z nami umowę. Nie będzie żadnych koncertów, żadnych spotkań. Dla klubu park to jest śmierć, to jest koniec, śmierć cywilna. Jesteśmy odcięci od finansowania, to jest koniec klubu. Proszę zrozumieć, nie będzie tego spotkania. Ja nie wiem, jak to powiedzieć, nie wiem, kto ma przełożenie na SGH. Tutaj rzeczywiście nie wiemy, kto zadziałał. Nie ma mowy gmina żydowska, ale sam zadaję pytanie menadżer, kto ma taką moc, że zmusił rektorat, no wpisy w internecie mogą pokazywać, że być może nie tylko gmina żydowska, bo pojawiły się wpisy wskazujące na to, że ponoć, no ale co nam mówi dalej ten menadżer? Setki, jeśli nie tysiące telefonów, e-maili do rektoratu. Nie wolno wam tego zrobić, nie możecie tego zrobić. Dzwonię do rzecznika SGH, Piotra Karwowskiego i pytam, jak mogliście nacisnąć? Jak mogliście zrobić coś takiego? My nie jesteśmy w stanie odwołać już ludzi, za późno. Zwłaszcza, że SMS-a potwierdzającego wysyłają gdzieś tam bodajże po 15. Jest za późno, no nie odwołamy wszystkich państwa, niektórzy przyjechali z daleka. Co my możemy zrobić? My nie jesteśmy w stanie tego odwołać. Ludzie i tak przyjdą. Proszę pana, to nie nasza sprawa, proszę iść do klubu.
A menadżer klubu mówi, że to rektorat SGH pod naciskiem kogoś, czegoś, wydał rozkaz, że jeżeli zrobią to spotkanie, to są koniec ze wszystkimi umowami. SGH zrywa z nimi umowę. Więc zwalają na siebie umowę, my będziemy do tego dochodzić, kto wydał decyzję. Mamy umowę, która według naszego prawnika, który dzisiaj próbował z państwem wejść, obowiązuje. Bo co to za zerwanie umowy SMS-em? Z powodów formalno-prawnych, nie wiadomo jakich. I tak naprawdę, czy mamy tych wszystkich ludzi wymieniać, tego dyrektora Amikusa, tego menadżera od eventów, który miał dobrą wolę, ale którego zmuszono do tego, żeby przerwał to, żeby zerwał. Oni nie są winni. Proszę państwa, w trzech przypadkach padło to magiczne słowo. W trzech przypadkach. Gmina żydowska. Ja sobie tego nie wymyśliłem i ja to jestem w stanie udowodnić przed każdym sądem. W jaki sposób? Dziennikarze śledczy mają swoje sposoby. Więc gmina żydowska to zrobiła. Gmina żydowska to zrobiła. Panie Wojtku. W czwartym przypadku nie padło to magiczne słowo, ale jeżeli w trzech przypadkach zadziałała gmina żydowska, to prawdopodobieństwo jest niemałe, że i w czwartym przypadku była to gmina żydowska. Panie Wojtku. A mimo wszystko jesteście tutaj państwo. Bardzo z całego serca raz jeszcze dziękuję. Panie Wojtku. Chciałem powiedzieć taką jedną rzecz, która jest bardzo istotna. Uważam, że to jest pana wielki sukces, że tyle razy odmówili. Dlatego, że w tej chwili już nikt nie będzie mógł powiedzieć, że odmawiają panu, bo wszyscy będą wiedzieć o tym. Także to będzie sukces pana książki i tego, o czym pan mówi, szukając prawdy. Ale... Dziękujemy za reklamę gminy żydowskiej. Tak. No właśnie, do tego, proszę państwa, trzeba podejść tak. Kosztowało i organizatorów, i państwa wiele trudu, ale to naprawdę tak jak wielką rzecz, dobrą rzecz zrobiła ta ambasador Azari, która już się z Polski wyniosła, bo obudziła Polaków i obudziła uwagę Polaków na problemy z Żydami, z historią i ze wszystkim. Tak teraz gmina żydowska przysłużyła się nam, że zamiast może 100-200 osób byłoby góra, jest nas 1000 i kilkanaście tysięcy. Dużo więcej. Tak, no więc super, dziękujemy gminie żydowskiej. Naprawdę nie, może powinniśmy zapłacić jakoś za tę reklamę. Wysłać im 10 egzemplarzy książki. 10 egzemplarzy książki, a może nawet zrzutkę jakąś na dobry koszerny trunek. Tak jest. I teraz pytanie do mnie od pana. Nie ma we mnie żadnej wewnętrznej sprzeczności, dlatego że proszę pana, bardzo cieszę się, że Konfederacji udało się wprowadzić kilku młodych, mądrych posłów. Ale nie namówi mnie pan i nie przekona nigdy do Korwin-Mikke. Dokładnie. Po pierwsze, jako kobieta, ten stary facet twierdzi, że ja też jestem stara, mam prawo do niego tak mówić. Twierdzi, że kobiety, my kobiety jesteśmy głupsze. Więc już z tego powodu nie było możliwości, żebym. Nie będę mu udowadniać jakichś tam idiotycznych jego pomysłów. Że Sybir to jest, to byłyby wczasy. Nie mogę jako autorka książki Ucieczka z zesłania napisanej w stanie wojennym jeszcze nie pod nazwiskiem. Nie mogę. To po prostu jako człowiek, który mówi, że władza ruska, czyli Putin, to jest jego idol. Przecież on by nam tu sprowadził Putina, powysyłał pana mnie na Sybir, jeszcze mnie jako z mniejszym mózgiem, to nie wiem gdzie. Także natomiast PiS, wie pan, głosowałam na PiS z dość czystym sumieniem, bo trzeba powiedzieć, że ja oczywiście z PiS-em walczę. Jest tutaj na sali pan mecenas Hambura, który zna mój ostatni artykuł z trzech ministrów. Ziobrę, tego od ministra spraw zagranicznych,
Czaputowicza i Selina, wiceministra Gowina, napisałam artykuł i szczątki naszych księży męczenników z Dachau wrócą do Polski, bo oni sobie uzurpują prawo. Blisko mikrofon. Bo ci ministrowie sobie uzurpują prawo, także władzy, po prostu nad zmarłymi. Więc walczę z PiS-em, wie pan, bo taka jest nasza rola. Ale na Konfederację muszę to też powiedzieć, że Grzesia Brauna znam od bardzo, bardzo wielu lat i cenię go bardzo jako reżysera. Natomiast jego wypowiedzi na temat relacji polsko-amerykańskich, ja jestem fanką Ameryki i znam Amerykę, jeżdżę do Stanów blisko 50 lat i tu też się nie zgadzałam w sensie politycznym. Brawo. Następne pytanie. Zdania są podzielone, ale moje jest takie. Zaraz. Jeszcze tu jest pan. O właśnie, tak. Proszę państwa, ja bym chciał, jeszcze... żeby jeszcze Michał Jelonek, bo jest też bardzo ważną postacią dla nas, przedstawiciel mediów narodowych. Dobrze, bardzo proszę. Dziękuję tobie, Wojtku, przede wszystkim za tak miłe przywitanie i chciałem też powiedzieć, że u nas w mediach narodowych, bo ja pamiętam tą sytuację, kiedy przyszedłeś do nas, w zasadzie wróciłeś się, będąc już na schodach, mówiąc o tym, że no nie zgadniecie, co się stało. Pierwsze miejsce, czyli dobre miejsce przy UKSW na Dewajtis wypowiedziało nam umowę, nie będzie premiery, więc konsternacja, ale szybkie działanie, wspólne szukanie sali, później całe te perypetie, perturbacje. No jest to przysłowie takie, że do 3 razy sztuka, w tym momencie chyba dzisiaj możemy powiedzieć, że do 5 razy sztuka i możemy zobaczyć, ile tutaj państwa na premierę książki przyszło. Stoją przecież ludzie również w korytarzach, stoją na zewnątrz. Tam w gminie żydowskiej no, ciśnienie musiało im się podnieść niesamowicie, myślę. A przed nami przecież sprzedaż książek, sprzedaż ogólnopolska, więc ta skala antysemityzmu, w cudzysłowie oczywiście, wybije się, nie wiem, w stratosferę. I faktycznie chyba jest tak, że lepszej promocji książki tutaj jako autorzy, trójka autorów, nie mogli sobie, drodzy państwo, wymyśleć. To jest, mam nadzieję, że też taki przełomowy moment, w którym sprawa Jedwabnego powróci do debaty publicznej, zostanie podniesiona, że politycy nie będą przechodzili obok niej biernie, że coś wreszcie zacznie się dziać. Coś, co zakończy ten bat antysemityzmu na Polaków, bo w tej chwili dzisiaj Jedwabne jest przykładem tego rzekomego antysemityzmu. Z tym trzeba walczyć i takim początkiem, mam nadzieję, jest ta książka Powrót do Jedwabnego. Dobrze, wracamy do pytań. Tutaj pan, a potem pan Hambura. Tadeusz Drzazgowski, Warszawa. Bardzo krótko będę mówił. Przede wszystkim ogromne podziękowanie, wielki zaszczyt dla mnie, że mogłem osobiście państwa zobaczyć i powstać. Również podziękowania wielkie dla mediów narodowych, dla Roberta Bąkiewicza, że przyprowadził tutaj pochód z parku. I pytanie. Panie Wojtku, wiadomo, że ta książka, szczególnie po dzisiejszym wieczorze, bardzo szybko się będzie rozchodzić. Czy państwo będą prowadzili sprzedaż na przykład w Multibooku, czy Capital Booku, czy w Fotomagu? Czy później, kiedy nakład się wyczerpie, macie państwo planowany dodruk? Bo myślę, że zainteresowanie będzie bardzo duże. Jeszcze raz dziękuję państwu bardzo i przede wszystkim Bogu niech będą dzięki, jak mówił Wojtek Sumliński, że on go przeprowadził przez te wielkie dzieło. Dziękuję. Dobre pytanie. Proszę państwa, ja mogę powiedzieć tyle. Książek nie zabraknie. Nie zabraknie. Nie zabraknie. Mamy sytuacja, wiadomo, jest taka, my jesteśmy maleńkim wydawnictwem, małym wydawnictwem, ale mamy przyjaciół, którzy, gdyby trzeba było, bo wiadomo, jak działa ten system, kto zna rynek wydawniczy, to wie, że po pierwsze, po wielu, wielu miesiącach to wraca, po drugie, no jest bardzo wiele ograniczeń, ale mamy przyjaciół, mamy dobrych ludzi, którzy, jeżeli będzie trzeba wydać na druk bardzo dużo środków, znajdziemy te środki. Książek dla państwa na pewno nie zabraknie. Każdy, kto będzie chciał, otrzyma tę książkę. Każdy. Teraz szykujemy partię dla posłów w Sejmie i senatorów. 560 książek. Które rozdamy każdemu posłowi i każdemu senatorowi, który nie będzie miał wstrętu wziąć tej podobno przestępczej książki do ręki.
Ja nie wiem, czy państwo wiecie, ale są tacy, jak na przykład niejaki Jan Gebert, który napisał do spółdzielni Imielin, bo rozwieszaliśmy plakaty po całej Warszawie, chwalił się tym, że te plakaty są zrywane i napisał, że książka jest przestępstwem, że każdy, kto tę książkę powiela, kto ją reklamuje, promuje, bierze udział w przestępstwie i że on to zgłosi do prokuratury. Proszę państwa, jesteśmy wielką grupą przestępczą. Wielką grupą przestępczą. Zorganizowaną grupą przestępczą. Ja już miałem zarzuty, udział w grupie przestępczej zorganizowanej. Udało mi się obronić. Zobaczymy. 12 lat chodziłem po sądach. Jeśli będzie taka potrzeba, będę chodził następne 12. Dziękuję bardzo. Pan Hambura. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam państwa. Dziękuję państwu za tę publikację, chociaż jej jeszcze nie znam. Myślę, że patrząc na autorów będzie bardzo ciekawa lektura. Dziękuję również pani dr Kurek za wsparcie tutaj co do sprowadzenia urny błogosławionego Michała Woźniaka z Monachium, z cmentarza z Monachium. Tak, niestety jest to tak, że w Polsce rządzący uważają, że te ofiary powinny zostać tam na obcej ziemi, gdyż wtedy Niemcy będą wiedzieli, będzie im to przypominane. Tylko zwrócę uwagę, że błogosławiony Michał Woźniak o tym, że spoczywa w Monachium, dowiedzieliśmy się ponownie kilka miesięcy temu. Ja myślę, że to też dla katolików jest ważna sprawa, bo to są relikwie. I w Kutnie, w parafii, którą reprezentuję i w imieniu której napisałem pismo do nadburmistrza Monachium, w Kutnie jest kaplica przygotowana dla błogosławionego Michała Woźniaka i myślę, że nadszedł czas, ażebyśmy wsparli, dążenia parafian i katolików, bo jeszcze jest kilka, tak? Ja chciałabym pani mecenasie powiedzieć państwu, o co chodzi, bo może nie wiedzą. To, co łączy Woźniakowo, miejscowość nazwaną tak na cześć męczennika z Dachau księdza Woźniaka, Jedwabne, jest to, proszę państwa, że ministrowie PiSu i inni uzurpują sobie prawo decydować, mieć władzę nad zmarłymi. Nie pozwolą zgodnie z religią i z prawem żydowskim pochować szczątki Żydów i próbują nie pozwolić pochować zgodnie z religią szczątków naszych błogosławionych księży. I to jest to, z czym żałosne, że musimy walczyć po prostu z własnymi ministrami. Także odsyłam państwa do 1 listopada mój artykuł w Gazecie Warszawskiej. Ministrowie, żadnej władzy nad zmarłymi nie macie. I cieszę się, że powoli pan potwierdzi, panie mecenasie, że jednak przeczytałam, że się dzwonili do mnie księża, że ugięło się Ministerstwo Kultury i te szczątki księży będą sprowadzone. Nie jest mi to wiadomo, że się ugięło, szanowna pani doktor. Proszę? Nie jest mi to wiadomo, że się ugięło. No ja miałam takie informacje, ja dostałem taką wiadomość, która niestety potwierdza to stanowisko wcześniejsze, ale to myślę... No to proszę państwa, jeśli pan mecenas ma rację, to musimy walczyć nie tylko z ministrami o zabranie im władzy nad zmarłymi. Nie tylko o ekshumację Żydów, którym się należy godziwy pochówek, ale również o prochy naszych świętych męczenników z Dachau. Bo sobie ministrowie PiS przebierają miarę. Ja się w tym artykule odwołałam do prastarej tradycji Greków. 2500 lat temu królowi, który próbował rządzić zmarłymi, Tyrezjasz, myśliciel, wieszcz, powiedział, żadnej ty władzy nad zmarłymi nie masz. Nie masz, ministrze Ziobro,
i to w tym artykule napisałam, władzę nad zmarłymi Żydami. Ja bym tu tendował w kierunku ministra kultury. A minister kultury i spraw zagranicznych nie ma władzy nad szczątkami zamordowanych księży. I tę władzę, proszę Państwa, nad zmarłymi musimy w imię 2500, trwające już 2500 lat tradycji europejskiej odebrać. Nie ich to jest działka, ani Żydów, ani ministrów, ani gminy żydowskiej. Tylko jest tradycja nasza europejska, która się wywodzi od starożytnej Grecji przez chrześcijaństwo i tym się różnimy od innych cywilizacji. Jak chociażby kilka dni temu mieliśmy pochówek przywódców Powstania Styczniowego i żołnierzy z Powstania. Wydaje się, że to pomysł sowiecki, strzelanie w tej głowy i zakopywanie bezimiennych ofiar. Nie, to jest inna cywilizacja, rosyjska. Nigdy w Rosji nie szanowało się zwłok. 150 lat temu dokładnie tak samo, jak i 50. I teraz ci ministrowie, tu wymienieni Czaputowicz, Gliński i Ziobro, próbują po prostu sprawować władzę nad zmarłymi tak, jak Sowieci po prostu. Myśmy, przepraszam pani doktor, myśmy tu weszli w dyskurs, ale ja tylko króciutko... To dwa słowa jeszcze, ja też już, ja już dziękuję, już więcej nie mówię. Bo ja mam jeszcze pytania też do państwa, co do 447. Oczywiście państwo tutaj zbierają też podpisy pod ustawą Stop 447. Ja to podpiszę, ale uważam, że nie powinniśmy, że polski Sejm, polski parlament nie powinien uchwalić ustawy dotyczącej 447, bo ona przez międzynarodowe trybunały zostanie zmielona. I tutaj, nie wiem, czy jeszcze jest pan poseł Winnicki, uważam, że... To już, panie mecenasie, kolejną osobę po prostu. Ale ja wiem, ale króciutko, mamy tutaj forum, porozmawiajmy krótko, kontrowersyjnie, bo... Jeżeli chodzi o uchwałę, uważam, że teraz, jeżeli jeszcze poseł Winnicki jest, uważam, że powinniśmy jak najszybciej doprowadzić do tego, żeby w Sejmie taka uchwała została podjęta, Stop 447. Tak? I jeszcze ostatni wątek, polskie nieruchomości w Berlinie. My tutaj mówimy o tym, pani doktor, tak, jest zbyt dużo ludzi, żeby to przemilczeć. Mówimy o tym, żeby te książki tłumaczyć. Na język angielski, niemiecki zgadzam się, ale 200 metrów od bramy brandenburskiej znajduje się piękna polska nieruchomość, około 4000 metrów kwadratowych, niezabudowana. I Ministerstwo Spraw Zagranicznych od końca Buzka nic z tym nie zrobi. Dlaczego nie wybudujemy tam polskie centrum? Dlaczego nie trafią tam, nie trafi tam martyrologia narodu polskiego? Nie trafi tam kaplica ojców redemptorystów? Róbmy to, jeżeli możemy, zróbmy to i zróbmy oddolną inicjatywę, żeby tam coś takiego powstało. Bo jeżeli zdobędziemy Berlin, zdobędziemy Europę i cały świat i zmienimy narrację. Książki bardzo dobrze, ale musimy w samym centrum Berlina zmienić narrację. Dziękuję. Panie mecenasie, to ja sobie pozwolę panu odpowiedzieć. Ma pan absolutną rację, jeśli chodzi o tę nieruchomość przy Unter den Linden. Natomiast jeśli chodzi o ustawę 447, pan mówi o tym, że powinniśmy się martwić o europejskie trybunały. Ja myślę, że powinniśmy przestać się martwić o europejskie trybunały, a zacząć martwić o sprawy polskie. Szanowni Państwo, ja otrzymałem informację, że jest na dole kilka osób z kodu. Zaprośmy ich tutaj. Tak. Zaprośmy nie lękajcie się, nie, bo tak ciągle nie. Mówią, że prawica się zamyka we własnym sosie. My ich tutaj przyjmiemy jeżeli gorąco. Jeżeli mamy adwersarzy intelektualnych, zapraszamy, tak, stwórzmy sobie tutaj szeroko rozumianą debatę nawet publiczną. Nawet im herbatkę tak. Zrobimy. Zapraszamy Państwa z lewicy, czekamy względu na argumenty i się wymieniajmy na argumenty. Tutaj Pan ma pytanie i czekamy na Państwa z kodu, mam nadzieję, że z transparentami. Dobrze, Mariusz Krogulski. Ja mam takie jedno krótkie pytanie. Tutaj wszyscy na sali już wiemy, że to nie Polacy, a syjoniści są największymi antysemitami. Myślę, że Polacy, ci, którzy oglądają relacje i ci, do których to dotrze, również ta książka, też będą mieli takie przekonanie. Natomiast wydaje mi się, że tutaj największymi przeciwnikami naszymi, czyli patriotów Polaków, są Amerykanie i środowiska żydowskie w Stanach Zjednoczonych.
Dlatego chciałbym zapytać, czy te książki, ta książka i książka, o której pan Wojciech wspomniał, pani Korn, jeśli dobrze pamiętam nazwisko, czy one będą przetłumaczone na język angielski i czy dotrą do właśnie tych środowisk, które są nam najbardziej wrogie? I może od razu drugie pytanie, żeby było szybciej, dobrze? Odpowiedź jest bardzo krótka. Tak, ta książka będzie przetłumaczona na język angielski na 100%, jeżeli coś w ogóle jest na 100%, bo po tych 5 umowach, 4, bo 5 się udała i może to jest dobry moment, żeby podziękować gospodarzom tego miejsca. Proszę Państwa. Właśnie, podziękujmy królowi. Proszę Państwa, przede wszystkim było ich kilku, ale pierwszą postacią, która nas tutaj skierowała, ujęła się za nami, zgadnijcie Państwo, kto był? Witold Gadowski. Już. Jest pytanie, panie Wojtku. Proszę. Małgorzata Laskowska. Ja chciałam serdecznie podziękować klubowi Rowina, który również zrobił to miejsce dzisiaj, ale w kontekście stosunków polsko-żydowskich, bo książki jeszcze nie przeczytałam, chciałam zapytać i prosić państwa o odniesienie się do sytuacji w obozie Auschwitz i do pana Piotra, dyrektora Piotra Cywińskiego. Gdybyście państwo mogli w kilku słowach powiedzieć coś na temat tej postaci i jego działalności. Uważam antypolskiej. Dziękuję. Ja mogę powiedzieć na temat działalności, ponieważ miałem spotkanie autorskie w Oświęcimiu, jak w wielu innych miastach, 600 spotkań w ciągu ostatnich kilku lat i jeden z polskich przewodników, oprowadzając mnie i moją rodzinę w takim trybie, bym powiedział, przyjacielskim, indywidualnym, opowiedział mi, czemuż mam mu nie wierzyć, czemuż miałby kłamać. Opowiada mi później, no opowiada nam, czego uczy się młodzież izraelska, amerykańska, generalnie mówiąc, żydowska w tym Oświęcimiu. Uczy się generalnie tego, że ten obóz powstał tutaj dlatego, ponieważ mieszkańcy generalnie Polski i tego typu obozy, mieszkańcy Polski stworzyli najlepszy klimat ku temu obozu poprzez swój antysemityzm i nienawiść do Żydów. I dlatego w Polsce tych obozów było zawsze najwięcej. I opowiadał o tym, tak w telegraficznym skrócie, czego uczy, czuczona jest ta młodzież żydowska, która się pojawia. Przede wszystkim nienawiści do Polski. Jeżeli to trwa od wielu pokoleń, jeżeli trwa to z pokolenia na pokolenie, przychodzi z ojca na syna, ci ludzie później dorastają, ci młodzi ludzie stają się prawnikami, lekarzami, politykami, elitą żydowską, elitą izraelską, amerykańską. Jak oni mają patrzeć na Polskę? Jeżeli tu w Polsce dowiadują się od przewodników, że Polacy to najgorszy naród, że Niemcy byli lepsi, że tak naprawdę Polacy to najgorsi naziści. To są moje informacje od przewodnika w Oświęcimiu, że tak jest ta młodzież kształcona. I czasami, kiedy o tym myślałem, to zastanawiałem się aż, czy na przykład Austriacy nie mieli racji. Ja wiem, może to jest bardzo kontrowersyjne, ale państwo wiecie, jak wygląda dzisiaj obóz Gusen, tak? Jedna tablica pamiątkowa, gdzie jest informacja, co tu się w tym miejscu znajdowało, ile było ofiar, jak to wyglądało. Jedna tablica. Nie przyjeżdżają tysiące, czy w perspektywie lat miliony Żydów, by czytać jedną tablicę. Do Polski przyjeżdżają i uczą się, że dlatego te obozy były w Polsce, bo to Polacy byli odpowiedzialni za te obozy. Więc tak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o pana Cywińskiego, to może Ewa będzie chciała tutaj bardziej się wypowiedzieć. Nie. Podobno zaraz przyjdzie. Panie Wojtku, jeśli chodzi o to, to ja byłem sam świadkiem tego, bo niestety jeżdżę i mówię trochę po angielsku, więc byłem w Lublinie i tam była wycieczka młodych Żydów, którzy przyjechali w obstawie 6 ludzi, którzy ich pilnowali. Ja się przedarłem i zacząłem z nimi rozmawiać. I to, co usłyszałem od nich, to mnie bardzo zdziwiło. Zacząłem im mówić o tej prawdzie i oni zaczęli nagle się, ale my o tym nie wiemy. Ja wiem, że nie wiecie, tylko dlatego musicie tego szukać na internecie, wszędzie, gdzie się da, w książkach, które mówią prawdę, a nie w książkach, które są przeciwko Polsce. I teraz, kiedy oni to usłyszeli, to oni nagle zadali mi pytanie, a co ty byś powiedział na temat Arabów? Ja mówię, ja wam współczuję, że macie takich sąsiadów.
I nagle oni ze mną starali się zaprzyjaźnić. Jest tak wielkie nieporozumienie, tak wielkie niedoinformowanie, a działają grupy, które celowo chcą skłócić Polaków z Żydami, z tymi, którzy są dobrymi Żydami, Polakami od wielu setek lat. Maciek, ale wiesz, w czym jest problem? W tym jest problem, drogi Maćku, że my na to pozwalamy jako Polacy. No właśnie. Co powiedział Finkelstein? Że ja was bardzo Polacy lubię, ale wy jesteście jacyś durni, dlatego tak? Dlatego mówię. Tu przyjeżdżają młodzi Żydzi w obstawie Mossadu, mają pokazywane Oświęcim, Auschwitz, to jest wprost im wpajane, polskie obozy, zagłady, i oni z tą wiedzą wyjeżdżają, bo innej wiedzy nie mają. Innej Polski i innych Polaków nie znają. I dlatego musimy się temu przeciwstawiać i reagować w każdym momencie, w każdej chwili mówić o prawdzie. Prawda zwycięży. Proszę bardzo, pani pytanie. Pytanie. Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować za podjęcie sprawy Jedwabnego, bo jak wiemy, Jedwabne to jest podstawowy argument na zbrodnie Polaków na narodzie żydowskim. Argument, który słyszymy nie tylko w mediach polskojęzycznych, ale jest rozprzestrzeniany na całym świecie. Żydzi dobrze dbają o swoją pamięć, rozszerzają ją wszechstronnie. Żydzi, czy II wojna światowa zakończyła się, jak wiemy, politycznym zwycięstwem Izraela. Izrael odzyskał swoją państwo. Polacy, nie, no muszę powiedzieć, nie pytanie. Pytanie... Dobrze. Polacy, dobrze. My do tej pory nie dbamy o swoją pamięć. Liczyliśmy na to, że po 90 którymś roku czy 2000 tą pamięć odzyskamy. Moje środowisko walczy o pamięć i tożsamość. Zajmowaliśmy się sprawą Jedwabnego. Jeździliśmy, prowadziłam sprawę w prokuraturze, w sądach. Pan Kaczyński był wtedy ministrem sprawiedliwości. Nie zrobiono nic. Zwróciliśmy się z prośbą o to, żeby wreszcie zbrodnie na narodzie polskim zostały uznane, żeby powstał akt prawny najwyższej rangi państwowej. Polskie dobra zmiana nie odpowiedziała. Ja dostałam tylko podziękowanie za wrażliwość i to wszystko. Także nie ma do tej pory woli politycznej. Mamy nadzieję, że tutaj dzięki temu, że nowa formacja weszła do Sejmu i deklaruje pomoc, że nareszcie tą pamięć historyczną. Pamięć historyczną uzyskałam. Ja działam na tym, więc ja tylko dziękuję, bo działam na tym i mam... Dobrze. Dziękujemy serdecznie. Ale jeszcze ważną sprawę. Po sprawie Jedwabnego dostaliśmy, jak opublikowany został nasz protest w naszym dzienniku, dostaliśmy anonim z Wrocławia. Przestańcie obrażać nasz Heimat. Możecie sobie obrażać Anglię, Francję, ale nie nieśmiertelną Rzeszę, bo oni pieniędzy nie mają, a my mamy ile chcemy. Więc my wam niegrzecznie powiemy, jak przejmiemy gospodarczo, ekonomicznie nasze pragiermańskie ziemie i robimy listy, więc jesteśmy na listach. Robimy listy takich germanofobów waszych gazet. Ja myślę, że to jest ważne. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Pani ma rację. Tylko ja bym proponował używać argumentu, że gdyby nie Polacy, państwo Izrael by nie powstało, bo powstało 3 lata po wojnie, czyli w 1948 roku. To tak tylko ad vocem. Chcesz się odnieść, Wojtku? Dobra. Jarek Pieczonka, mamy jeszcze jedno pytanie. Przepraszam, może Wojtek byś wytłumaczył państwu, co to jest definicja, czy znaczenie słowa norma prawna, bo to jest ważne. Ja w zasadzie powtarzam po Jurku Kwaśniewskim, który jest prezesem Ordo Iuris, jego zespół adwokatów dokonał takiej analizy, która jest na końcu naszej książki, z której jednoznacznie wynika, że to wszystko, co państwo obserwujecie jako takie podobno oderwane od siebie zdarzenia, ten Netflix, który umieszcza mapę obozów koncentracyjnych w obecnej mapie Polski, te rzekome pomyłki w gazetach amerykańskich, izraelskich, te bzdurne filmy z Hollywood, te wszystkie kłamstwa tak sączone kropelka po kropelce, to nie są żadne pomyłki, to nie są żadne błędy. To jest świadoma działalność, która polega na tym, że kropelki łączą się w strumyki, strumyki w strumienie, strumienie w większy nut, i to wszystko ma doprowadzić do tego, że w którymś momencie świat będzie już gotowy uznać, że my musimy zadość uczynić. Tak się buduje normę prawną. Bardzo ładna analiza absolutnie wybitnych fachowców, która niestety jest tak boleśnie prawdziwa, że trudno w to nie uwierzyć. Nie można w to nie uwierzyć. I zbliżamy się do tego momentu. Natomiast po naszej stronie, na każdą taką wypowiedź, jak już mówiłem państwu, wiceprezydenta, ministra, premiera, który tu przyjeżdża, mówi, zadośćuczyńcie, jesteście to winni. Nie ma żadnej odpowiedzi. Powinna być nota, protest. Powinniśmy budować swój mur, cegła po cegle.
pewnym momencie będzie to sprawdzam, a po naszej stronie jest pusta karta. Nie ma nic, żadnego formalnego odzewu. Tylko gdzieś na konferencjach, tylko gdzieś dla wywiadach. My jesteśmy w porządku, my tego nie robiliśmy. W języku prawnym to nie znaczy nic. Na formalne oświadczenie powinno być formalne oświadczenie. My śpimy, jesteśmy w absolutnym uśpieniu. I Jerzy Kwaśniewski i zespół prawników Ordo Iuris bardzo ładnie to wyłuszczają. Można powiedzieć step by step. Każdy to, nie sposób się tym nie przejąć. Nie sposób tego nie zrozumieć. To następne pytanie bardzo, tutaj. Bardzo ważna sprawa. Ewa, było pytanie o pana Cywińskiego. Czy chciałabyś się ustosunkować? O pana tak? Cywińskiego, dyrektora muzeum? No ja mówię od kilku lat, że to jest po prostu skandaliczne. Nawet napisałam w jednym artykule, że nadzorca nad muzeami, Polin, Oświęcim, minister Gliński, no to z tego powodu zaprosił mnie na spotkanie i powiedział, że on nie jest nadzorcą. A któż na Boga jest nadzorcą nad muzeami, jeśli nie minister kultury? Także proszę Państwa, no rzeczywiście to są sytuacje skandaliczne, wołające o pomstę do nieba. PiS nie jest święty i mam nadzieję, że przez te 4 lata uda nam się zbudować naprawdę prawicową partię, która przejmie władzę za 4 lata. I do tego się szykujmy spokojnie. Proszę Państwa, mogę, tak? Proszę Państwa. Proszę Państwa. Mamy informację, że jest posłanka z partii Razem. Naprawdę, zapraszamy Lewicę tutaj na górę. Dobrze. Tak, bo Robert tutaj przekazał też informację. Takie małe nawiązanie do słów pana Wojciecha Sumlińskiego. Otóż tutaj w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, w Klubie Publicystyki Kulturalnej, my mieliśmy wspólne spotkanie, pamięta pan, mieliśmy z panią doktor Kurek. Wszystko się odbywało w normalnej atmosferze. I było spotkanie na temat Jedwabnego. Małżeństwo polskich dziennikarzy z Kanady przedstawiło tutaj film. Kujbidowie. Duże zainteresowanie. Wtedy ten film jest w internecie. Ja sam przedstawiłem Wańkowicza tekst pod tytułem Stodoła w Garden Laken. Dzisiaj to może bardziej znane, ale wtedy zupełnie nieznane. Otóż to o tym, jak Niemcy spalili prawie przed dzień zakończenia wojny, wyzwolenia przez Amerykanów ponad tysiąc... Ale przepraszam pana pytanie, bo tak, nie wyjdziemy tak, stąd nigdy. Tak, pytanie. Jesteśmy tutaj w szczególnych okolicznościach, nadzwyczajnych. I chciałbym nawiązać do tego, co pan Wojciech Sumliński powiedział o tych nadzwyczajnych okolicznościach. Otóż niejako uprzedzając tę sytuację, zadzwoniłem wczoraj do Krzysztofa Skowrońskiego, który od razu w rozmowie wyraził zgodę na zorganizowanie, jeśli będzie taka potrzeba. Potem były rozmowy z Witkiem Gadowskim, innych osób. No i skutek jest taki, jaki jest. Myślałem, że to będzie jednak tam w parku większa sala. No to jeszcze podziękowania dla pana Krzysztofa Skowrońskiego. Pytanie jest takie, proszę państwa, ponieważ ja rozumiem. Ponieważ rząd ma politykę uległości, ale a właściwie pytanie, kapitulacji, naprawdę, proszę to pana, czy nie możemy, zdaniem państwa to już jest pewien stan wojny. Wojny wypowiedzianej na wszelki nie, na razie wojny nie sposób. Ma, proszę pana, nie budźmy tutaj jakiś... No Boże, po prostu kochanie. Głupie urzędnicy, ja nazwałam to, proszę Państwa, problemem nie są na tyle Żydzi, ile panoszący się w rządzie typ Polaka, nazwany 100 lat temu przez, wyleciał mi nazwisko, nie Działkowskiego, dwużydzian Polaka. I to jest polityka po prostu dwużydzianów Polaka. I tyle. Oni muszą zniknąć ze sceny politycznej, zamknąć się, zarządzać jakimiś fabrykami butów albo serów czy coś, a nie polityką zajmować. No. Ale wojny to jeszcze nie mamy. To jeszcze taka, wie pan, to my jesteśmy harcownikami, opowiedziałabym tak. I zbadamy teren i oni też głupio odpowiadają. No, wojna, no głupota, 80% to jest głupota i lęk urzędników i polityków, bo się boją o swoje stołki. Myślą tak samo jak my, ale się nie narazi, bo przecież stołek straci, tak?
I to jest ta kategoria po prostu lękliwych, strachliwych ludzi po pierwsze, po drugie dwużydzianów Polaka, którzy się boją, że nie daj Boże ich słowo czy gest będzie odczytany jako nieprzyjazny. Opowiem panu na koniec, to jest fakt, to anegdota, ale to zdarzenie miało miejsce w Izraelu. Profesor Hone Szmeruk, warszawski Żyd, wielki profesor, historyk na Uniwersytecie w Jerozolimie. I mogę to powiedzieć, jak jeździłam do Izraela, to mieliśmy taką wymianę. Ja mu woziłam żytniówkę, bo bardzo lubił, a on z żoną zapraszał mnie na kolację na rybę świętego Piotra. Przyjeżdżam za którymś razem, to był początek 90. lat i pyta się pani Ewo, co się w Warszawie teraz nosi? No ja sobie pomyślałam, tak bardzo na modzie się nie znam, niby w końcu powiedziałam tak dokładnie, to nie wiem, bo mieszkam w Lublinie. I on się roześmiał, mam go do dziś świętej pamięci, profesora już nie żyje od wielu lat, ha, ha, ha. I Żyd profesor powiedział, nie wie pani, teraz w Warszawie nosi się na rękach Żydów. I tych Żydów nosi się na rękach już 30 lat. I coraz lepsze mają ci urzędnicy muskuły i coraz więcej tych Żydów nabierają na ręce. I to jest nasz problem po prostu. I to jest pozostałość po komunizmie, który nas nauczył uległości i kolan. Proszę bardzo. Dziękuję. Dzień dobry, witam, Fabia Piskor. Chciałam podziękować za wszystkie poświęcenia, których państwo dokonali, szczególnie pan Wojciech Sumliński, aby napisać tę książkę. Mam takie pytanie, bo z jednej strony tutaj czujemy jedność jako Polacy i rozumiemy się nawzajem, z drugiej strony jestem trochę, mam wątpliwości co do słów, których tutaj używamy i terminów. Chciałam prosić o wyjaśnienie kilku rzeczy. Mówimy o przyjaźni żydowsko-polskiej, natomiast nasza kultura chrześcijańska, czy chrześcijaństwo, które wytwarza cywilizację, kulturę, jest całkowicie sprzeczne z kulturą żydowską, która odrzuca Jezusa Chrystusa i czy jest to Tora, czy Kabała, czy Talmud, jakby Jezus jest tam ośmieszany, więc jako chrześcijanie powinniśmy kochać i nawracać, starać się nawracać. Natomiast ta mowa o ciągłej przyjaźni dla mnie trochę jest niezrozumiała. Kolejna rzecz, której tutaj nie rozumiem, chciałam zapytać państwa, prosić o to, żebyście się odnieśli do tego. Czy nie powinniśmy się skoncentrować na właściwym rozumieniu pewnych terminów, tak aby sprawniej operować słowem, tak jak te lobby żydowskie operuje bardzo sprawnie słowem. Tutaj nazywamy jakby PiS prawicą, to jest typowa lewica. Chcemy też dyskutować... Ale pytanie, proszę pani, jednak... Czy nie powinniśmy lepiej właśnie rozumieć tych terminów, czy nie powinniśmy... Mówimy o tym, że na przykład Rosja nie szanuje szczątków, natomiast Stany są dla nas przyjazne, gdzie 50 milionów dzieci jest abortowanych i szczątki ciał są używane do fast foodów i kosmetyków. Trzymajmy się tematu. Chodzi mi o to, że czy samo to utworzenie Izraela, czy nie powinniśmy tego przedstawiać jako antysemicki atak na Palestyńczyków, bo to są Aszkenazji europejscy, nie są Semitami. Niewykład, więc pani. Jest bardzo dużo takich zakamarków, gdzie mam wrażenie, że wkrada nam się tutaj zakłamanie do pewnych terminów. Ja jeszcze, przepraszam, ponieważ rzecz dotyczy Żydów, to ja dwa słowa do pani powiem. Po pierwsze, trzymajmy się, proszę państwa, tego, że nie zadajemy pytania. Po drugie, proszę pani... Ja muszę coś ogłosić i wracamy do pytania. Dostałem takiego SMS-a, proszę państwa, że jest bardzo dużo policji na zewnątrz, że powinna być tam kamera, bo dzieją się podobno bardzo złe rzeczy, że Straż Marszu Niepodległości jest atakowana przez, no cytuję, lewactwo, tak? Więc są prowokatorzy i dobrze by było, abyśmy spróbowali nad tym zapanować. Przepraszam cię, Ewo. Ja jeszcze mógłbym dopowiedzieć, pani doktor. Proszę państwa, przepraszam, ja przyszedłem właśnie z dołu. Tam na dole są dwie posłanki z partii Razem. Nie wiem, według mnie jest przygotowywana jakaś taka prowokacja. Apeluję przede wszystkim o spokój i wychodzenie spokojnie, jak tutaj skończymy. Apeluję również, żeby się państwo nie wyszli stąd bez złożenia podpisów pod tą obywatelską inicjatywą ustawodawczą, ale zachowujmy się jak na Polaków przystało, spokojnie. Ktoś, wydaje mi się, jak tak długo tam na nas czeka, na państwa czeka, to znaczy, że ma jakieś niecne zamiary i proszę o spokój. Byłem, panie Wojciechu, tam przed chwilą jeszcze nic się nie działo. Ja prosiłem tylko kolegów o to, żeby
zabezpieczyli tam po prostu tak, że żeby ci państwo, jeśli będą robili jakieś prowokacje, do tej prowokacji nie doszło. To, czyli kończąc już, proszę o spokojne zachowywanie się, rozchodzenie, nie reagowanie na jakieś, nie wiem, transparenty czy hasła, tak? Ale nie kończymy. Tak, tak, przepraszam pani doktor. Proszę pani, więc jeśli chodzi o stosunki polsko-żydowskie, to odróżnimy. Religia, my wierzymy w Chrystusa. Chrześcijanie szanowali Żydów za religijnych, za to, że byli religijnymi ludźmi. I wzajemnie. Odróżnijmy te polityczne, że tak powiem, boksowania od 100 lat co najmniej, od relacji. Dobrze, to Żydzi mają swoją cywilizację, ale religijny Żyd szanuje panią katoliczkę i mnie. I my, katolicy, mamy obowiązek szanować religijnych Żydów. To co pani chce z nimi walczyć? I oni, teraz Ojciec Święty i Jan Paweł II i wszyscy mówią o szacunek dla innej religii. I ten szacunek przez wieki był. Przytoczę tu słowa rabina Izraelca, który 500 lat temu powiedział o Polsce. To był rabin z czasów Zygmunta Starego. W Polsce nie ma nienawiści do nas, do ludzi inaczej wierzących. I niech tak będzie aż do skończenia świata. I zostawmy temat. Nie pani rolą jest nawracanie Żydów. Żyd żaden nie nawróci, mnie też. Piotr Szlachtowicz z telewizji Wiralu 24, tu proszony do punktu obsługi klienta, ponieważ chcemy zrobić transmisję tam z dołu, więc Piotrek, tu jest Adam i kamera czeka, idźcie na zewnątrz. I także zostawmy sprawy religijni. Żydzi, proszę pani, nawet w zeszłym roku w Izraelu jedyni, którzy stanęli w obronie Polski, to byli właśnie nasi polscy hasydzi z transparentem łapy precz od Polski. Więc nie było nigdy konfliktów religijnych. Polacy szanowali szabas żydowski, Żydzi szanowali nasze Boże Narodzenie. I takich wątków proszę w ogóle o tym nie myśleć. To szacunek dla religii to jest przykazanie chrześcijańskie też. Zgadzam się z tym, co pani powiedziała. Ja bym dodał tylko jeszcze jedną rzecz, że w każdej z tej sprawie musimy szukać tylko i wyłącznie prawdy, a bardzo studzić emocje, bo emocje prowadzą do niczego innego, jak tylko do konfliktu, którego nie ma później rozwiązania. Musimy być mądrzy, stanowczy, ale jednocześnie szukać prawdy. To, co robi pan Sumliński od wielu, wielu lat i dzięki temu, że robi to mądrze, jeszcze żyje i dalej może dla nas tworzyć. Czy jeszcze jakieś są pytania? Pytania już są. Już powoli musimy zmierzać parę pytań jeszcze. Pytanie, proszę bardzo. Tylko pytanie. Dobrze, Ryszard Ostrowski. Mam do pani Kurek i do pana Winnickiego i nie tylko pytanie, dlaczego, zainspirowane oczywiście pani wywiadem w internecie, dlaczego stowarzyszenia narodowe nie założą partii bez Korwina i bez tam jeszcze drugiej osoby, które pani wymieniła? Bo dlaczego? Dlatego, że po prostu mamy kraj partiokratyczny, czyli partia rządzi. Niech założą partię, a my ich poprzemy. Mamy ruch narodowy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, i nie mówię o Konfederacji. Drugie pytanie to jest takie, dlaczego mówimy o antysemityzmie, skoro po prostu semita to jest niebiały, to jest Arab, to jest czarny, to jest cygan, czyli Rom, to jest po prostu Żyd, a nie mówimy o antyżydowskim nastawieniu. Z mojej wiedzy, może ja się po prostu mylę, w 1946 roku dwóch Żydów ze Stanów Zjednoczonych, z Nowego Jorku powiedziało, że antysemityzm dotyczy tylko Żydów. I to przejęło się tą narrację po dzień dzisiejszy. Dlaczego nie mówimy o antyżydowskim nastawieniu, a mówimy o antysemityzmie? To jest drugie pytanie. I trzecie pytanie to jest po prostu... Tak sobie pan przypomni. Tak, dobrze. Dziękuję. Proszę pana, krótko tak. Pojęcie antysemityzm wymyślili Niemcy w połowie XIX wieku. Piszę o tym szerzej w moich książkach.
I stało się to takim wytrychem, takim bardzo dobrym sposobem na zamykanie ust. A pierwsze pytanie było jakie? Przepraszam. To bardziej statement był. Jedno pytanie było odnośnie antysemityzmu, a nie żydowskiego, antyżydowskiego nastawienia. Drugie pytanie było na temat partii prawicowej, bo PiS chyba nie jest partią prawicową. Tak, to ja nie i trzecie pytanie sobie przypomniałem, pani doktor, szanowna. Mianowicie po prostu mam pytanie, to jest pytanie, to nie jest stwierdzenie. Czy to prawda, że w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, we Francji nie media niemieckie, francuskie, amerykańskie mówią o polskich obozach, tylko żydowskie, zarejestrowane we Francji, w Niemczech i w Stanach? Nie, nie. Niemcy sobie używają na Polakach, ile wlezie. Amerykanie często są to są Żydzi, ale Holendrzy, na przykład ja piszę w tej chwili już ostatnią chyba, mam nadzieję, książkę o Żydach, będę porównywać jakie narody z kim pytanie walczyły, popierały Hitlera i zgłosił się do mnie Holender, i który mieszka w Polsce, przetłumaczy to na holenderski język i wręczy osobiście temu Van Hooy coś tam i Timmermansowi, dlatego że on nie może słyszeć, jedzie do Holandii, do swojego kraju, kraju faszystowskiego, 800 tysięcy, przepraszam, Holendrów należało do partii faszystowskiej. Zapisało się w 40 roku, popierali Hitlera. W 3 dywizje SS Holendrzy wystawili. I on mówi, ja jadę do Holandii i Holendrzy mi mówią, że Polacy to faszyści i że Polacy mordowali Żydów. A jego ojciec opowiadał mu, że po prostu Żydów holenderska policja ładowała do holenderskich pociągów i wysyłała do Treblinki. Więc to jest po prostu tak, że nie można całego zła przypisywać Żydom, proszę pana. To taka moda jest, nie tylko u nas, ale w różnych innych krajach. Oni takiej wielkiej mocy to nie mają, żeby rządzić całym światem. Nie mają, proszę państwa. Nie przydajmy Żydom zbyt dużej. Jeszcze Remigiusz jeszcze chciał zabrać głos. Proszę bardzo. Jeszcze raz, jeżeli można. Tutaj do pana. To jest konstytucja, która obowiązuje pana też. Punkt pierwszy. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Następnie w punkcie w artykule 4 jest: władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu. Kto pan taki, co mi pan komunistyczne bajki opowiada, że jakaś partia rządzi? Tylko mogą poprawnie zarządzać. Ja zakazuję wszystkim politykom używania słowa rządzę. Tylko od zarządzania są. To jest prawda. Jednocześnie zakazuje im słowa, że dają, bo oni mają spełniać wolę narodu i zgodnie z potrzebami poprawnie służyć i rozdawać dobro wypracowane przez naród. Naród, obywateli, a nie żadne czerwone komuchy, bo jeszcze nie było niepodległości tutaj. I te całe agenturalne układy, jakie do tej pory śmierdzą, to właśnie jest konsekwencja tego, gdzie jesteśmy. Należy te pana partie wszystkie, klonowane do dnia dzisiejszego, rozliczyć od czasu wojny. I tak ma się stać. Koniec paserstwa. Koniec kradzieży. Dziękujemy Remigiuszowi. Drodzy państwo, pozostaje ostatnie pytanie, które zadaje pan. Tak. A potem będziemy musieli pomyśleć, jak się rozejść, żeby było spokojnie, cicho, przyjemnie. Słuchamy się Straży Marszu Niepodległości. To są profesjonaliści. Profesjonalnie nas wyprowadzą. Proszę państwa, oczywiście ci z państwa, którzy będą chcieli uzyskać podpisy Tomka, Ewy, mój, czy kogokolwiek, to będzie taka możliwość po spotkaniu. Dobry wieczór, Karol Jaroszyński. Pytanie do pani doktor Ewy Kurek. W kontekście tego, co tutaj słyszymy, co widzimy dookoła, co ma miejsce w Polsce,
te kropelki, które się zbierają w strumienie, potem w potoki, w rzeki. Również to, co dzieje się w sferze rządowej, czyli jak traktuje nas nasz polski rząd, czy nie jest uprawnionym takie pytanie, czy Polska się przypadkiem już nie zwija? Zaraz chwileczkę, tylko jeszcze dokończę. Prezydent Duda powiedział niejednokrotnie o Polsce jako o Polin. Już nie mówi od roku, proszę wiem, pana. Wiem na pani interwencję. W moim artykule, dokładnie. Czyli uczy się prezydent. Trochę równo się uczy, tak. Rok temu napisałam o tym Polin. Ale i od roku nie słyszałam, zgadzam żeby, się z panią, żeby tak, powiedział Polin. Ale mówił tak. Ale mówił. Polin działa w dalszym ciągu jako muzeum, jako placówka eksterytorialna. Czy moje pytanie, jest to jakby taka klamra, która zamyka całą debatę dzisiejszą i całe zdarzenie, nie jest uprawnionym myślenie, że jednak ci ludzie, którzy stoją na czele rządu, państwa, nie są niejako, przepraszam za użycie tego słowa, agentami na rzecz państwa Izrael, i że, a jeszcze w dodatku, dodatkowo dochodzi głos, już można powiedzieć z dawna, Henry Kissingera, który powiedział, że Izrael się zwinie w niedługim czasie. Ale pytanie, już pytanie. I teraz pytanie, czy te roszczenia nie mają służyć temu, żeby Polska się całkowicie zwinęła i oddała swoje terytorium pod przyszłe pomysły? Nie, wie pan... Wie pan, i tak, ja jestem historykiem i może dlatego mam, jak patrzę na tysiąclecia, to jestem taka spokojniejsza. Polska się nie zwinie, jak pan popatrzy, zabory, komunizm, nie zwinęliśmy się, to teraz to jest pestka. A rojenia żydowskie, to powiem państwu to, co Żydzi sami mi mówili o sobie, że my Żydzi po prostu nie znamy miary. Zawsze idziemy o krok za daleko i tracimy z tego powodu. Gdyby oni byli tacy genialni, to mieliby od dawna własne państwo, a nie od 1948 roku. Więc to jest nasza siła, my wiemy, kim jesteśmy, mamy młodych ludzi, o tu proszę bardzo, Marsz Niepodległości, narodowcy, ja widzę w szkołach, o teraz byłam u Kaszubów. Całe dla Kaszubów żołnierze wyklęci to jest po prostu kosmos. Oni odkrywają to, świętują i będę u nich jeszcze, bo ta młodzież potrzebuje wzorców. Także jestem dobrej myśli, no nie tak łatwo zjeść nas Polaków. Dajcie państwo spokój. Niech sobie tam trochę nam nerwów popsują, ale takie działania i taki antypolonizm, jakiego my doświadczamy, to już jest od 100 lat. Jedyny groźny okres dla nas to były lata 44-56, kiedy Żydzi rządzili Polską. Jak to przetrwaliśmy, to dziś to już jest... No nie. Proszę państwa, nie przesadzajmy. To, co powiedziałam, ja bardziej boję się dwużydzianów polskich i bardziej boję się tych przestraszonych urzędników, bo z Żydem prędzej się dogadam. Najwyżej się poboksujemy, pokłócimy i ustalimy jakieś rzeczy. A dwużydzian Polaka jest po prostu najgorszy, bo on zawsze odwróci kota ogonem, żeby Żydom było wygodnie. I druga rzecz, którą chciałam, jeśli pani... Dobrze. Jeśli mogę dodać. Chciałem dodać do tego jeszcze jedną rzecz, która jest bardzo ważna. Pamiętajcie państwo o jednej rzeczy. Historia nasza była zakłamana przez 70, a może i więcej lat ostatnich. My musimy, każdy z nas musi szukać tej prawdy. Jeśli znajdziemy tą prawdę i będziemy operować prawdą, to nie ma takiej możliwości, że ktokolwiek nas złamał. Przez 123 lata nasi księża, nasze domy, nasze matki, nasi ojcowie uczyli nas historii i przetrwaliśmy. Byliśmy zsyłani na Syberię, byliśmy mordowani w jednym miejscu, w drugim, w trzecim i w czwartym. Przetrwaliśmy. Kochani, nie obracajmy się do siebie wrogo, szukajmy razem prawdy, a w prawdzie trudno z nią walczyć albo być emocjonalnym, bo jeśli jest prawda,
to nie ma na to żadnej odpowiedzi, tylko trzeba się zgodzić albo powiedzieć, nie przyjmuję. I wtedy wiemy, jakie jest ich stanowisko. Nie dajmy się zwariować i bądźmy mądrym narodem. Narodem, który ma wspaniałą historię i może wiele zdziałać, ale musimy być razem i myśleć w prawdzie. Proszę Państwa, ta książka jest pewnego rodzaju alarmem. Myślę, że ci z Państwa, którzy po nią sięgną, zrozumieją istotę tego alarmu. Ja chciałem z całego serca podziękować wszystkim Państwu za to, że nie daliście się zniechęcić do tego, by być tutaj dzisiaj. Bardzo wierzę, że to jest bardzo ważny dzień. Dzięki Państwu. Z całego serca dziękuję za to, że wytrwaliście Państwo i że doprowadziliśmy do premiery, która była w ciągu 4 dni 5 razy przekładana. To chyba rekord. Bardzo dziękuję z całego serca. Dziękujemy serdecznie. Doktor Ewa Kurek, wielkie brawa. Wojciech Sumliński, major Tomasz Budzyński, Jarek Pieczonka i nasz gość specjalny, polski Żyd, Remigiusz Dziemianowicz. Dziękujemy serdecznie. Marcin Rola, kłaniam się bardzo, bardzo nisko. Wspierajcie polskie niezależne media, bo to dzięki Wam tworzymy takie właśnie transmisje. Dobranoc Państwu, dziękujemy.